Stadion Krakowi, ale mecz spuszczą Niepołomice. Poniedziałkowe granie w Ekstraklasie. Zapraszamy serdecznie na spotkanie Widzewa z Puszczą Niepołomice. To już Kuba Irunda, wiosenna... Stop, wróć, przedstawiamy się. Jakub Dyktyński. Antoni Figlewicz. Witamy serdecznie i teraz przechodzimy już do rzeczy, bo czas nas goni. Runda wiosenna niby, ale tak... No tak średnio wiosennie. Jest grudzień, jest zimno. To nie są warunki do gry w piłkę. Nie, to znaczy nie, warunków do gry w piłkę to nie ma w Polsce pewnie już od dobrych kilku tygodni. Natomiast my dzisiaj mierzymy się z Puszczą już w ramach rundy rewanżowej. Bardzo szybko to zleciało, szybko minęło te pierwsze 17 kolejek. Czy myślisz, że ten mecz może być podobny do tego pierwszego? Czy to już Widzew jest zupełnie inną drużyną i Puszcza jest zupełnie inną drużyną? Oj tak, myślę, że to jakby ciężko jest porównywać te dwa zespoły. Widzew był w zupełnie innym miejscu. Ciężko nie uciec, że no wiesz, no, prowadzenie przez innego szkoleniowca to jest troszeczkę inne piętno odciskane przez taką myśl szkoleniową. Jeśli chodzi o Puszczę, no, oczywiście od 8 lat nie doszło do zmiany. No to nie ma innego piętna. Tak, tak, ale wydaje mi się, że Puszcza dorosła do miana ekstraklasowicza i taka wizytówka, jak stałe fragmenty gry, takie wyrachowanie, jeśli chodzi o punktowanie, to jest coś, co może pozwolić tej drużynie pozostać w ekstraklasie. Dlatego szczególnie ten mecz jest ważny, bo tam mieliśmy trochę entuzjazm, mam wrażenie, trochę zaryzykowanie, rzucenie wszystkiego na taką szalę powiedzmy fantazji, a dzisiaj mamy moim zdaniem drużynę, która tutaj będzie miała plan i będzie miała możliwości do tego, żeby ten cel zrealizować. Puszcza dokonała delikatnych transferów, dalej jest to raczej kolektyw niż indywidualności i tak jak powiedziałem, bardzo duża precyzja w takich konkretnych aspektach takiego piłkarskiego rzemiosła. No i myślę, że dużo drużyn już przekonało się, że tego zespołu nie można lekceważyć. Nie ukrywam, że trochę obawiam się tego spotkania, bo jeśli mówimy o Widzewie, to mamy przed sobą drużynę, która w tym roku kalendarzowym zdobyła 35 punktów. To jest najsłabszy wynik ze wszystkich drużyn, które grały przez cały rok, czyli odliczamy Beniaminków i odliczamy Spadkowiczów i no, musimy na to spojrzeć jakby obiektywnie, że tutaj jeszcze trzeba trochę zapunktować na koniec roku, żeby ten bilans poprawić i nie oglądać za sobą. Mamy 6 punktów przewagi nad Puszczą i dobrze byłoby ten bilans utrzymać, a najlepiej powiększyć, żeby nie było w ogóle żadnego takiego scenariusza pod tytułem czy Widzew utrzyma się w Ekstraklasie. Chyba nie tak dawno Michał Sołowiej akurat mówił, no, zresztą najlepszy strzelec z drużyny z Niepołomic, że jeśli trenują w mikrocyklu, to zwykle kiedy mecz przypada na sobotę, niedzielę, to no tak czwartek, piątek poświęcają właśnie na szlifowanie tych stałych fragmentów gry i zawsze gdzieś trener Tułacz coś nowego wymyśli. To jest łatka, która przylgnęła do drużyny z Niepołomic, ale przylgnęła nieprzypadkowo. Myślisz, że dzisiaj Widzew szczególnie na to uczulony, że da się znaleźć jakiś sposób na tę statystycznie, średnio, najwyższą drużynę w Ekstraklasie i też drużynę, która najwięcej jakości po stałych fragmentach gry prezentuje na boisku. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ale posłużę się analogią, że Puszcza słynęła ze stałych fragmentów gry już w pierwszej lidze i jakby wtedy traktowane było to w taki sposób nie jako pozytyw, bo boisko w Niepołomicach jest po prostu niesamowicie wąskie i tam po prostu rzut z autu jest w takim, no jest stałym fragmentem gry, ale może być bardzo, bardzo groźny i tak na przykład straciliśmy bramkę przecież 2 lata temu, gdzie Erik Cikosz no, skarcił nas i musieliśmy pogodzić się z tym, że jedziemy do Łodzi bez punktów. Tu myślę, że to jest już trochę wyższy poziom i tu myślę, że trener Daniel Myśliwiec przede wszystkim chce grać swoją piłkę i to ustawienie, pewnie zaraz przejdziemy do składu i to jak ta drużyna funkcjonuje odmiennie niż na początku sezonu, odpowiada trochę na twoje pytanie z samego początku w ogóle i na to drugie, które mi zadałeś. Podsumowując, Widzew jest inną drużyną i myślę, że Puszczę nie należy też rozpatrywać tylko pod kątem stałych fragmentów gry i analizy ich i przygotowania pod tym względem. Kończąc ten wątek niepołomicki, faktycznie skład gospodarzy w bramce Oliwier Zych, dalej Artur Kraczyun, Michał Walski, Roman Jakuba, Piotr Mroziński. Dropsa muszę przesunąć. Jakub Bartosz, Konrad Stępień, Hubert Tomalski, Wojciech Hajda, Kamil Zapolnik i Artur Siemaszka na ławce Wróblewski, Wojcinowicz, Cholewiak, Serafin, Stec, Meszanowicz, Sołowiej, Cichoń i Poczobut. Nie miesza tak drastycznie trener Tomasz Tułacz, ale zawsze gdzieś ma jakieś opcje do rozegrania, pojawia się na boisku, chociażby Hubert Tomalski. No, my się nawet zastanawiamy, czy to będzie ustawienie takie puszczowskie, typowe z czwórką obrońców i chyba na to wygląda, że tak. No tylko jak sobie tę linię obrony zestawi Tomasz Tułacz, to już jest
Bartosz na lewej. No mamy podpowiedź, faktycznie. Zastanawialiśmy się, czy faktycznie to będzie tak wyglądać. To oznacza, że Jakuba z Kraczynem w środku i na prawej Piotr Mroziński, dobrze kojarzony i lubiany w Łodzi. Przechodzimy do Widzewa, bo oczywiście czasu dużo nie ma, a też trzeba o tym powiedzieć. Bardzo szybko z nieba do piekła drużyna Daniela Myśliwca spadła, tak myślisz? Bo fantastyczne zwycięstwo z Lechem, później no w sumie bardzo, nie, bardzo przykra i niezbyt fajna, także tak pod względem wizualnym porażka z Radomiakiem. Bardzo okrągłych słów użyłem, mam nadzieję, że docenisz. Znaczy ja jestem w szoku, bo dalej nie wiemy, kto jest lepszym piłkarzem, Semedo czy Semedo. No i właśnie, i jak gra z Widzewem, to Semedo zwykle. Później to wygrana w Pucharze Polski ze Stalą Mielec, fajnie, Widzew w ćwierćfinale, Widzew zagra. Ale też po bardzo dobrym meczu mojej perspektywy. I mam wrażenie, i to trzeba podkreślić naszym widzom i kibicom, i myślę, że oni też to dostrzegają, że mecz z Lechem, mecz z Radomiakiem i mecz ze Stalą, to nie były aż trzy tak różne spotkania. Oczywiście sposób gry był dostosowany do rywala, ale aczkolwiek Widzew grał swoje w każdym z tych meczów. Oczywiście inne proporcje są, gdy grasz z drużyną z czołówki, inną, gdy grasz z drużyną ze środka i inną z drużyną, inny, kiedy grasz z drużyną, która broni się przed spadkiem, a umówmy się, że Stal raczej jest takim zespołem, a jednocześnie jest drużyną, która też bazuje na takich cechach wolicjonalnych, ale to były podobne mecze i mam wrażenie, że ten skład, którym dzisiaj widzę występ, jest również tego na to dowodem, bo trener Daniel Myśliwiec bardzo tak konsekwentnie stawia na ustawienie 4-3-3 z taką trójką pomocników, która w takiej bazie ma rozbijać ataki przeciwników, a także w takiej kooperować, by napędzać szybkie kontrataki, i to mi się bardzo podoba. Jednocześnie... Nie chodzi o taką bazę z koca. Nie, absolutnie nie, ale naprawdę warto na to zwrócić uwagę, bo w tej bazie wystąpi dzisiaj Bartłomiej Pawłowski, który wraca do pierwszego składu. No też właśnie, oglądaliśmy już w takich epizodycznych występach Bartłomieja Pawłowskiego w środku pola. Teraz od pierwszej minuty on, Alvarez i Hanusek odperują tą trójką w pomocy. W obronie dzisiaj Luis da Silva na lewej stronie tego bloku defensywnego. W ramce Rawas stoperzy to tradycyjnie Ibiza i Żyro na prawej stronie obrony. Znalazł wreszcie swoje miejsce Paweł Zieliński. To też chyba w jakimś stopniu cieszy, bo on bardzo dobrze wyglądał w meczu pucharowym z Wisłą Puławy. Po tym meczu nawet trener Daniel Myśliwiec go zaczepiał, mówił: o Paweł, no co ja mam z tobą zrobić, co ja mam tu z panem, panie Zieliński, począć. Prawda. Wreszcie się udało, wreszcie jest to miejsce dla Zielińskiego, trochę kosztem złamania Mato Milosza i tego, że Chorwat musi leczyć uraz, ale Zieliński wraca do składu, mamy nadzieję, że się zadomowi tutaj na dobre, będzie grał dobrze. Luis da Silva chyba też znajduje swoje miejsce na ziemi, na tej lewej obronie. Znaczy, Luis dostał szansę kreowania i troszeczkę zwolnienia z pracy w defensywie. Myślę, że to z pożytkiem dla niego, bo sporo krytyki spadało na niego w tych pierwszych meczach. Zresztą z Puszczą debiutował jako stoper i w tych kolejnych meczach oglądał kartki i przylgnęła do niego taka łatka dosyć elektrycznego zawodnika. Z przodu może to jako taki wolny elektron, bo możemy też zwrócić uwagę, że to jest też taka jego gra na lewej stronie, jest taką okazją do zwiększenia siły w ofensywie, kiedy on schodzi do środka, przechodzi przez linię pomocy i trochę łamie formację przeciwnika. I taka piłka za obrońców, często rzucana przez Ibizę, jest taką szansą na to, żeby zrobić trochę zamieszania w szykach rywali. Czy będzie tak dzisiaj? Ciężko mi powiedzieć, bo Puszcza na pewno nie będzie tutaj stawiała na otwarty futbol. Wydaje mi się, że będzie czekać po prostu na jedną, dwie swoje szanse, żeby zdobyć bramkę, a potem utrzymać rezultat. I też zaczęliśmy trochę rotować napastnikami. Jordi Sanchez i Matt Rondic zdają się być ostatnio na równi w tej hierarchii tworzonej w drużynie Widzewa. Dzisiaj padło na Hiszpana, to on wespół z Klimkiem i Fabio Nuneszem będą odpowiadali za te działania ofensywne w linii ataku. Nunesz na prawym skrzydle też chyba znalazł na niego sposób, na niego pomysł trener Daniel Myśliwiec. Klimek, tak jak wiemy, zdarza mu się przeplatać mecze lepsze z gorszymi, ale chyba dąży go to wszystko ku dobremu. No, był nawet taki moment, że wybierany był do jedenastki kolejki. Mówimy tutaj o zawodniku, który chyba cały czas się rozwija. Jordi, wiemy, że potrafi zaskoczyć. Ten atak wygląda nieźle. Wydaje mi się, że to jest trochę potwierdzenie słów Daniela Myśliwca z kilku konferencji, że to jest duet, mówię o Rondiciu i Sanchezie, ludzi, którzy się wspierają, rywalizują, ale na takich zdrowych zasadach i w zależności od potrzeby są wystawiani. To są zawodnicy o dwóch różnych specyfikach jako napastników i wydaje mi się, że obecność Jordiego trochę podpowiada nam, jaki plan ma na ten mecz. To jest zawodnik, który lubi się ścigać, lubi powalczyć o górną piłkę, a z kolei Rondic jest piłkarzem, który w środku pola wzmacnia tą taką, te właśnie cechy wolicjonalne.
fenomenalne. Oczywiście wiele wygranych główek, dużo zastawek, chęci gry w dribblingu, a Jordi to taki typowy sprinter, który tu poluje i oczekuje błędu przeciwnika. I wydaje mi się, że dzisiaj możemy spodziewać się kilku takich długich piłek za linię defensywy Puszczy i defensorów, którzy będą musieli ścigać się z Katalończykiem. W drugiej połowie możemy spodziewać się wejścia Rondisia i właśnie wzmocnienia tego środka pola, bo po prostu gdy mamy tych skrzydłowych, o których mówiłeś, to w ustawieniu z Rondiciem często da się zauważyć, że Nunes i Klimek mają takie zadanie prasowania przeciwnika. No ostatnio Nunes mógł zdobyć bramkę, gdy Konrad Jałocha popełnił błąd, podał do jednego z rywali, a dobrze prasujący Fabio Nunes przejął piłkę, trochę szczęścia zabrakło, ale to są właśnie zawodnicy, którzy korzystają ze swojej kondycji, dobrej motoryki i starają się atakować przeciwników. Dzisiaj myślę, razem z Jordim będą odpowiadać za to, żeby no, utrudniać rozgrywanie akcji przez Puszczę. Mogę udawać, że mamy tutaj jakąś reżyserkę, więc powiedzmy, że z reżyserki dostajemy sygnał, że już na nas pora, tak, że trzeba wszystko przepiąć, żeby przenieść się na stanowisko komentatorskie. Tak jest, oddajemy głos do stanowiska komentatorskiego, które jest trzy kroki stąd i za te trzy kroki będziemy też my na tym stanowisku. Relacja radiowa przed meczem z Puszczą Niepołomice wystartuje, tak jest. Myślę, że jakieś dwie minutki wcześniej się z Wami połączymy. Zostańcie tutaj, bo warto za studio przedmeczowe. Dziękuję Wam serdecznie. Jakub Dyktyński i Antoni Figlewicz. Za chwilę relacja radiowa z tego meczu. Powtarzam raz jeszcze.
Piękna, wspaniała, fenomenalna ekstraklasa w wydaniu poniedziałkowym. 18. kolejka rozgrywek na najwyższym poziomie piłkarskim w Polsce i starcie Widzewa Łódź z Puszczą Niepołomice, a tak gwoli dziennikarskiej ścisłości Puszczy Niepołomice z Widzewem Łódź, bo to Puszcza na stadionie Krakowi w Krakowie jest gospodarzem dzisiejszej rywalizacji. Składy obu drużyn na początek, a potem się dopiero Wam przedstawimy po raz kolejny w bramce gości, bo od gości zaczniemy. Henryk Rawas numer 1, dalej 23 to Paweł Zieliński, 4 Mateusz Żyro, 15 Juan Ibiza, 2 Luis da Silva, 19 Bartłomiej Pawłowski, 25 Marek Hanusek, 10 Fran Alvarez, 92 Fabio Nunes, 9 Jordi Sanchez i 47 Antoni Klimek. W odwodzie pozostawieni Szymański, Tkaczter, Piłowski, Siganik, Kun, Przybułek, Dawid Stępiński i Rondić, gospodarze w składzie następującym. W bramce Oliwier Zych numer 48. To jest ten zawodnik młodzieżowy, który zastępuje innego zawodnika młodzieżowego, Kemina Komara, pod jego nieobecność powodowaną bardzo ciekawą kontuzją. Dalej w polu 22 to Artur Kraciun, 16 Michał Walski, 3 Roman Jakuba, 8 Piotr Bloziński, 17 Jakub Bartosz, 5 Konrad Stępień, 10 Hubert Tomalski, 70 Wojciech Hajda, 25 Kamil Zapolnik i 9 Artur Siemasz. Konowcy rezerwowych jeszcze Wróblewski, Wojcinowicz, Cholewiak, Serafin, Stec, Meszanowicz, Sołowiej, Cichoń i Poczobut. Trenerzy obu drużyn widzę wprowadzi Daniel Myśliwiec, natomiast Puszczy od 8 lat Tomasz Tułacz. No i teraz, kiedy obie drużyny jeszcze naradzają się przed pierwszym gwizdkiem sędziego Raczkowskiego, możemy Wam się przedstawić na relację radiową. Z meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Widzewem i Puszczą zapraszają Antoni Figlewicz i Jakub Dyktyński. Będzie pysznie, będzie wspaniale. Ten wieczór może być dla Widzewa bardzo udany, bardzo ładny. Widzew ma szansę na to, by jeszcze 3 punkty do swojego dorobku dopisać i to już na starcie rundy wiosennej. No tak jak mówimy, to jest ten niezwykły paradoks Ekstraklasy. Gramy awansem w grudniu rundę wiosenną. Całe 2 spotkania, ten mecz z Puszczą i jeszcze za tydzień starcie z Pogonią w Łodzi. W sercu Łodzi Widzew będzie podejmował ekipę ze Szczecina. No ale to jest melodia przyszłości. Dzisiaj patrzymy tylko na to, co dzieje się w Krakowie, tylko na to, co Widzew pokaże w meczu z Puszczą Niepołomice. Tak jak mówiłem, arbitrem głównym tego spotkania sędzia Paweł Raczkowski, pomagają mu Paweł Sokolnicki i Krzysztof Neyman na liniach. Sędzią technicznym Mateusz Jenda, na warze Daniel Stefański i Michał Obukowicz. Czekamy w napięciu na pierwszy gwizdek. Czekamy, czekają również kibice, bardzo duża grupa kibiców, sympatyków Widzewa w sektorze gości. Nie wiem, jaka jest ich dokładna liczba. Chyba nie ma kompletu jednak w sektorze dla przyjezdnych, ale no nie ma co się dziwić. Poniedziałkowy termin niezbyt korzystny dla ludzi, którzy muszą wziąć wolne w pracy. Całkiem niezła frekwencja, tak mi się wydaje. My możemy chyba tak powiedzieć, Antoni, no biorąc pod uwagę ten termin, no i to, że Puszcza gra zaczęliśmy, delegacji. Ruszamy. Zaczynamy. Pierwsze 45 minut Puszcza przy piłce. Od razu na pewno wypracowany schemat, piłka na lewą stronę. Znalazł się tu dobrze Tomalski. Tomalski faulowany zdaniem sędziego przez Mateusza Żyrę. Bardzo szybko ta gra przerwana, 9 sekund. Zdążyliśmy rozegrać do tego rzutu wolnego, no ale chyba o to Puszczy chodziło, bo jeśli nie udało się po tym wypracowanym, to od razu widać w schemacie dograć piłki w pole karne Widzewa, to stały fragment gry, to jest to, co Tygrysy z Niepołomic lubią najlepiej. Ale zobacz, jak wysoko ustawiony teraz zespół z Niepołomic, praktycznie cała drużyna już w polu karnym Widzewa. To może być naprawdę groźne i pełna koncentracja jest potrzebna po stronie Widzewiaków w tym momencie. No tak, Widzew broni się całą jedenastką, w murze ustawieni dwaj gracze czerwono-biało-czerwonych. No to jest ostry kąt, to jest lewy sektor boiska, jest przy piłce Tomalski choćby. On mógłby dośrodkować lewą nogą i to jest chyba dobre rozwiązanie dla Niepołomiczan. Tomalski jednak nie. W drugie tempo grają gospodarze. No i rzut rożny, kolejna szansa dla Puszczy. Dogrywał ostatecznie Michał Walski. Niebezpieczna sytuacja, tam na szczęście chyba Mateusz Żyro wybijał, jeśli mnie oczy nie mylą. Kolejny stały fragment gry, no to jest to, o czym mówiliśmy w studiu, no Puszcza słynie z tego elementu piłkarskiego rzemiosła, no i te centymetry w polu karnym, to jest na pewno atut tego zespołu, który przyniósł im już troszeczkę punktów. No i teraz znowu dwa warianty szykują się w narożniku. No te warianty to Tomalski i znów ten dogrywający wcześniej Michał Walski. Patrzmy, znów jednak nie Tomalski. Walski, bezpośrednio piłka w pole karne. Znów jest zamieszanie. Czy było tam zagranie ręką? Chyba nie, jeszcze z dystansu Bartosz. Odbita ta piłka przez któregoś z obrońców Widzewa. To chyba znów Mateusz Żyro zamieszany w tą akcję defensywną, ale Bartosz na lewej stronie utrzymał piłkę w boisku. Teraz wypychany świetnie przez Fabio Nunesza. Od bramki zacznie Henryk Rawas. Brawo do Nunesza, brawo dla Żyry, ale generalnie brawo dla całej drużyny, bo mimo tej
chaotycznej sytuacji udało się zapobiec niebezpieczeństwa. To jest właśnie ważne, żeby nie dać Puszczy zdobyć szybko bramki, bo to jest właśnie, myślę, scenariusz i plan tej drużyny na dzisiejsze spotkanie. No Puszcza w chaosie odnajduje się fantastycznie, to trzeba im oddać, że oni nad tym chaosem potrafią zapanować w Ekstraklasie jak nikt inny. No i zdecydowanie im więcej takiego zamieszania, jakichś harmider w polu karnym rywali, tym bardziej cieszą się podopieczni Tomasza Tułacza. Teraz szybko stracił piłkę Widzew. Podłówka w posiadaniu obrońców gospodarzy. No, był jakiś zalążek ataku pozycyjnego, ale to tylko zalążek. Broziński. On dzisiaj na lewej stronie bloku ku defensywy. A teraz także Puszcza. Bardzo szybko oddała piłkę Widzewowi. Puszcza lubi grać ze stałych fragmentów, to jedno, ale Puszcza potrafi też wyprowadzać groźne kontry. To, czego Puszcza nie lubi, to przede wszystkim prowadzenie gry i właśnie atak pozycyjny. To z kolei zdaje się, że dobre strony Widzewa. Przynajmniej w zestawieniu z Puszczą, bo Widzew też lubi te dynamiczne ataki, też stawia często na kontrę i też potrafi z tej kontry zaskoczyć. Teraz trochę walki w środku pola, piłka pod nogami Mrozińskiego. Mroziński, kolejny raz Mateusz Żyro. Kupę pracy ma stoper Widzewa w tych pierwszych minutach, a minuty już za nami całe trzy. Teraz Bartłomiej Pawłowski szukał faulu w starciu z jednym z rywali i widzę, że na nic jego starania. Teraz chwila przerwy w gry, będzie rzut z autu dla Puszczy, ale teraz sędzia wrócił do chyba Mateusza Żyry właśnie, który kolejny raz ofiarnie zablokował piłkę. Piłka szuka Mateusza, to można powiedzieć wprost. Ale niech go zacznie szukać pod polem karnym Zycha. Zdecydowanie tak. Teraz rzut z autu i szykuje się chyba takie rozegranie, ale Tomasz Hajto. Czyli... No to jest rozegranie takie w stylu angielskim, Jakub Bartosz wziął piłkę w ręce. No rzuty z autu dla Puszczy to prawie jak do środkowania z rzutu rożnego. I proszę, piłka wrzucona gdzieś na wapno, ale udało się Widzew jaką wybić. Jest szansa do kontry. Fabian Unesz na prawej stronie, ale szybko wrócili niepołomiczeni albo inaczej. Bardzo wolno zabierał się z piłką Fabian Unesz. No wszystko toczyło się tak, że Widzewowi nie udało się tej akcji wyprowadzić od autu Pawłowski. Wybiegał po lewej stronie Antoni Klimek. Może to była szansa, żeby wypuścić go i dać mu okazję do pojedynku biegowego. Nunes trochę zwlekał z rozegraniem, no ale na szczęście mamy aut. Możemy budować swój atak pozycyjny. Iliza, Don Luisa da Silva. No, Portugalczyk faktycznie na tej lewej stronie może sobie czasem pohasać z przodu. I to, no, to jest dobre dla Luisa, zdecydowanie. Z prostej przyczyny, on też prezentował się na tej pozycji w pierwszym, jeszcze nieoficjalnym meczu Daniela Myśliwca w roli szkoleniowca Widzewa ze Zniczem Pruszków. I to był taki ciekawy papierek lakmusowy tego, jak może faktycznie Portugalczyk na tym boku dać dużo także w ataku. Na razie Widzew w środku pola, chciałem przerwać, ale da Silva stracił piłkę. Od razu długie podanie gdzieś w poszukiwaniu Zapolnika. Na spalonym był Zapolnik. Już myślałem, że będziemy czekać, aż VAR podpowie liniowemu, co tam się zadziało. No ale nie, co, nie ma przerwonej gry? Gramy dalej. No podniesiona ta chorągiewka. Trochę bzdura w tym momencie, bo Zapolnik był na takim spalonym, że było go widać z łodzi. A Raczkowski jeszcze czekał, mimo sygnalizacji liniowego, na potwierdzenie z wozu VAR. No, dziwne, dziwne. Zupełnie niepotrzebnie ta akcja kontynuowana. Szósta minuta tego meczu. Pytanie, jak mówi przepis, może z jakiegoś powodu musiał czekać sędzia. No pewnie są takie zalecenia po prostu kolegium sędziowskiego. Aczkolwiek to była sytuacja ewidentna i rozpoczynamy od stałego fragmentu gry, będziemy budować swoją akcję. No przed chwilą wspomniany przez Ciebie Nunes miał tutaj duży wkład, pokazał się z prawej strony, utrzymał się mimo presji przeciwnika, pozwolił nam kontynuować tę akcję. No szkoda tutaj, że ten znowu Silva, który z lewego wahadła, z lewej strony obrony pojawił się gdzieś na środku przed polem karnym, ale to może za chwilę, bo Paweł Zieliński teraz do Alvareza, ten próbował obrócić się z piłką, ale chyba Zapolnik, nie, Michał Wojciech Hajda. To jest Tomalski, Tomalski z dziesiątką, też Zapolnik by się pewnie obraził, gdybym nazwał go łysym, bo on z całych sił stara się jeszcze te włosy utrzymać, ale... Ja zwróciłem uwagę na numer i to zero takie obracające tak się. Tak jest, ale no proszę, teraz faul. Kolejna szansa dla Puszczy, bo ta piłka jest jakieś 40 kilka metrów od bramki na was, ale to znaczy, że można ją wrzucić w pole karne. Każdy rzut wolny jest dobrą okazją do tego, by grać bezpośrednio w pole 16 metra od bramki Rawasa. Raczkowski znów użył gwizdka, wcześniej Zieliński. Myślę, że możemy go pochwalić za akcję sprzed chwili. Ładnie podał do Alvareza, ładnie minął pilnującego go rywala. To już druga taka sytuacja, bo Zieliński schodzi do środka i fajnie czyta grę i odważnie stara się w poprzek formacji rywala umieszczać tę piłkę, ale znów teraz Puszcza, będzie dośrodkowanie. Tomalski, znów Mateusz Żyro, znów interweniuje były zawodnik Stali Mielec, ale teraz strata Sancheza z dystansu. Bartosz pewnie chwyta
tę piłkę Henryk Navas. No dziwne było, jakby miał z tym lekkim strzałem problemy. Dobrze się ustawił. Ale to była niebezpieczna sytuacja. Tutaj Sanchez po stracie, oddaniu strzału przez rywala, od razu ruszył do przodu, oczekując podania od bramkarza. Teraz on przy piłce na środku pola, odgrywa do kolegi. I uspokajamy grę. Teraz już ustawione szyki defensywy przeciwnika. Pawłowski sam przeciw rywalom. Odgrywa piłkę na lewą stronę. Klimek w starciu z Bartoszem. Klimek ładnie mija obrońcę rywala. Klimek. Ośrodkowanie jeszcze wbija Kracią. Będzie teraz rzut rożny dla Widzewa. No ciekaw jestem, może sztab szkoleniowy czerwono-biało-czerwonych też przygotował nam jakiś smaczek związany ze stałymi fragmentami gry na puszczę, żeby tę puszczę jej własną bronią zaskoczyć. Może. No, takie rozegranie przygotowane, mam wrażenie, specjalnie na przeciwnika widzieliśmy w Mielcu. Bardzo takie specyficznie krótko, taka, nie wiem jak to określić, klepka być może w polu karnym. Szkoda, że tam sędzia chyba w przypadku Alvareza odgwizdał pozycję spaloną. Teraz brawo dla Antka Klimka, brak kompleksów, odwaga, szybki dribbling i wywalczony korner. Krótkie rozegranie tego stałego fragmentu gry. Jeszcze widzę Wiacy po obwodzie. Zieliński do Nunesza. Nunesz dopiero teraz ruszyli z własnego pola karnego, niepołomiczanie, jakby czekali jeszcze na wrzutkę, a tej wrzutki nadal nie ma. Nunesz nie był faulowany zdaniem sędziów. Od bramki zacznie Oliwier Zych. Dziwna sytuacja. Wydawało mi się po pierwsze, że Nunesz był zahaczany, a po drugie chyba zawodnik puszczy jako ostatni dotknął piłkę przed wyjściem i przez linię końcową. Dziwna decyzja sędziego Raczkowskiego i przede wszystkim sędziego liniowego, który był najbliżej i widział doskonale te sytuacje. No cóż, gramy dalej od bramki Oliwier Zych. Zobaczymy, co dalej. Daleki wykop szykuje nam się z naszej perspektywy w prawy sektor boiska, w lewy patrząc z perspektywy Zycha. No tak, to zagęszczenie zawodników obu drużyn gdzieś nam... Ale czytamy grę, nie? No nie, tak szczerze powiedziawszy, to jest 15 na 15 taki kwadrat. Trochę i tak niecelny był ze swoim wybiciem Zych, ale piłkę i tak przejęli jego koledzy. To są lata doświadczenia, Antoni. Teraz Pawłowski, próba uruchomienia Sancheza. Ten z problemami, ale przyjmuje piłkę. Ach, niestety. Dobrze, tutaj wrócili z akcją niepołomiczanie. Została ta piłka pod nogą Sanchezowi, dlatego też... Padła łupem, zdaje się, Hajdy. Świetnie teraz Mateusz Żyro. No, widzisz, jak czytamy. No, dobrze, nie tylko gra, ale też sobie dobrze, myślę, że to nie jest gra alkoholowa, w której podnosisz kieliszek za każdym razem, gdy mówisz Mateusz Żyro, bo dzisiaj byłoby już ciężko, bo naprawdę ten zawodnik ma dzisiaj dużo, ale to bardzo dużo pracy. No nie minęło 10 minut, a już pewnie nasza transmisja dobiegłaby końca przy takich zasadach, więc może lepiej, że faktycznie gramy w normalnych warunkach, a teraz Tomalski uciekł, piłka za linię boczną. Dobrze. W dobrą stronę podniósł chorągiewkę arbiter liniowy, od linii bocznej za chwilę Pawłowski. No faktycznie, Mateusz Żyro non-stop dzisiaj przez nas wywoływany do tablicy, ale kompletnie nie przez przypadek, bo też jest wywoływany do tablicy przez zawodników puszczy. Mateusz Żyro. Do Henryka Ravasa. Wysoko podchodzą rywale. Widzewiacy muszą poradzić sobie z pressingiem. Znowu Żyro. Tutaj świetnie teraz chyba Alvarez. Tak, to on tutaj był pod presją przeciwników, ale udało się tutaj przejść z piłką na połowę rywala. Teraz Zieliński próba... dobrze z pierwszej piłki. Aj. Troszkę za lekko. Był tam jeszcze Klimek. Też zwróć uwagę, Kuba pod tym pressingiem widzę, bardzo łatwo otworzył sobie grę. On bardzo łatwo otworzył sobie możliwość rozegrania piłki do przodu. Tak, trochę niechlujnie zakładała ten pressing puszcza, takie mam wrażenie. Znaczy to nie był wysoki pressing, wydaje mi się, że średni i tu szybko wycofali się rywale z tego pomysłu, odbudowując pozycję. Teraz mieliśmy przed okazją próbę wrzutki na Sancheza, ten wygrał pojedynek główkowy, ale znowu był taki osamotniony, wokół niego nie było kolegów i to zgranie piłki było nieudane. Na szczęście mamy aut, jesteśmy na połowie przeciwnika, teraz Zieliński. Do Żyry. Nie, może... Możemy takie wyzwanie chyba podjąć, że w ogóle nie mówimy o Mateuszu Żyrze przez najbliższe 10 minut. Wtedy zamilkniemy. No tak, a nie o to chodzi w relacji radiowej. Da Silva do Alvareza. No i Mateusz Żyro. Alvarez do Mateusza Żyry. Zieliński. Znów trochę wyżej wychodzą niepołomiczanie, ale ładnie widzę, że Nunesz ryknął głośno, ale puszcza grę. Raczkowski jest przywilej korzyści. Pawłowski prosto w koszyczek Oliwiera Zycha. No zebrał się z murawy Fabio Nunesz i dobrze, bo ten krzyk było słychać tutaj u nas na trybunie prasowej, a wierzcie mi, to jest wysokość gdzieś trzeciego piętra w takim zwykłym bloku. Głośno wydarł się zawodnik Widzewa. Chciałem powiedzieć obrońca Widzewa, ale to już dawno nie jest świetnie obrońcą. Teraz Zagapił się Stępień. Odzyskuje piłkę Widzew.
pięknie, pięknie Fran Alvarez, no jemu, może mu leży ta puszcza, bardzo dobrze wyglądał w tym lipcowym meczu pierwszej kolejki tego sezonu. Alvarez, Sanchez, Pawłowski, akcja Widzewa, Klimek kładzie rywala i uderza, broni Sól Zych. Za akcja Widzewa, tutaj na początek Pawłowski z dwoma lub trzema przeciwnikami, świetnie wziął ich wokół siebie, oddał piłkę chyba do Alvareza, ten sklepki podał do niego z powrotem, tutaj no, bardzo dobre rozegranie, szkoda tej pozycji spalonej, ale bardzo ładna akcja Widzewiaków. No tak, ładna akcja Widzewiaków, szkoda tego spalonego, ale też zaznaczmy, Klimek w tak dokładnej sytuacji musi chyba uderzyć troszkę lepiej, bo to było takie macanie psa w kły, ta piłka tak leciała powolutku, tak delikatnie uderzona prosto w Zycha. No można było zrobić z tej akcji trochę więcej, nawet abstrahując całkowicie od tego spalonego. Musimy pamiętać, że takie psy jak na przykład Golden Retriever potrafią ugryźć. Oj tak, tak, one się wydają tylko takie miłe. Teraz wysoko Zych na połowę Widzewa. Atakowany jeden z graczy puszczy. I znów będzie rzut wolny dla gospodarzy. No to im w to graj. To musi być, Kuba, takie niesamowicie frustrujące, kiedy w sumie grasz dobrze, ale nawet te drobne faule powodują bardzo groźne sytuacje dla rywala. Mówimy, że kurczę, no 10 raz chyba powtórzymy ten truizm, jak nie 20, ale puszcza po stałych fragmentach po prostu zdobywa gole i to jest fakt, to jest prawda. No na razie jeszcze takiego 100% zagrożenia nie stworzyła i bardzo dobrze. Teraz widzimy znowu w linii ustawionych 2, 3, 4, 5, 6 piłkarzy, którzy będą szturmować bramkę Rawasa. Spodziewam się tutaj zagrania za linię defensywy Widzewa na dłuższy słupek. Uwaga. Jest już piłka posłana w pole karne, ale świetnie, dobrze, czujnie Rawas. No teraz zrobiłeś takie strejlałowskie, świetnie. No ale też zasługuje na te pochwały Henryk Rawas, bo po prostu wyszedł, zrobił to, co miał zrobić. Oddalił zagrożenie przy piłce znów Widzew i Alvarez. Kiedyś selekcjoner Strejlał powiedział mi, że miał taki plan, żeby ściągnąć z emerytury Zbigniewa Bońka i wprowadzić go do reprezentacji Polski na pozycji stopera. Ale można Zbigniew Bońek miał już wtedy 60 lat. Nie, chyba to była końcówka lat 80. Bońek miał już chyba 32 lata, wtedy kończyło się wcześniej grę w piłkę, a Bońek no... Oj, błąd teraz, może dygresję popadniemy później. W każdym razie Zieliński teraz do żyły przeczytany. Oddał piłkę, fair play zagrał przed chwilą Piotr Mroziński, oddał futbolówkę Widzewiakom po tym błędzie. No, jako, że Żyro podprowadza futbolówkę już dobre 20 metrów, chciałem powiedzieć, że możemy wrócić do tej dygresji o Bońku, ale Pawłowski, Sanchez znów na wolne pole, Pawłowski jest szybszy. Wybiega Klimek. Od Mrozińskiego, Pawłowski dośrodkowanie, ależ dobra interwencja obrońców z Niepołomic. No duże brawa za to, co przed chwilą wyczarował. To był chyba Walski, to nawet nie tyle obrońca, co pomocnik bardzo drużyny. Dobry powrót Tomasza Tułacza. No to teraz też nie ma chwili na tego Bońka, Kuba, bo rzut roczny dla Widzewa. Bońk chcieliby się po prostu Mateusza Żyrę w reprezentacji Polski. Wszędzie ale go mamy, pełno. Tak, mamy teraz korner przy piłce wspomniany przed chwilą Pawłowski, który doskonałą piłkę zamienił na dobre dośrodkowanie. Pawłowski, krótkie rozegranie z Nuneszem. Pawłowski, znów Widzewiacy po obwodzie. Zieliński do Pawłowskiego, nie było spalonego. Brakuje ruchu. Nunesz, ale teraz ekstra. Ładnie piętą pograł Portugalczyk. Pawłowski na 20 metr, Alvarez. Alvarez zawahał się, teraz dopiero uderzył, ale leciała ta piłka i płakała w powietrzu. No mógł chyba trochę wcześniej zdecydować się Hiszpan na strzał, tym bardziej, że wiemy, że on już spuszczą piękną bramkę, strzelił. No szkoda, że odwlekał tę decyzję Alvarez. Od bramki zaczyna Zych. Świetnie wyprowadził w pole tercet Zieliński, Nunesz i Pawłowski po prawej stronie po rozegraniu tego kornera. Wydawało mi się, że już nic z tego nie będzie, bo bardzo blisko byli nasi przeciwnicy, jednak ta klepka gra, mała gra tak zwana, to jest też taki nasz widzewski truizm, ale ta mała gra skuteczna i pozwoliło nam to przenieść piłkę bliżej środka. Szkoda, że Alvarez no, nie zdecydował się na uderzenie, może w pierwszym tempie, ale gramy dalej. Wybijał piłkę daleko, Zych puszcza, utrzymuje futbolówkę na połowie Widzewa, właściwie nad połową Widzewa, bo nie chodzi tutaj o grę po ziemi, a przede wszystkim o to, żeby robić jak największy rawan w okolicach pola karnego, czerwono-biało-czerwonych. Od autu za chwilę podopieczni Tomasza Tułacza i znów szansa dla Bartosza, żeby tę piłkę rzucić bezpośrednio w pole karne gości. No teraz krótko Bartosz rozegrał. Walski, znów Bartosz, znów Walski. Teraz dopiero dośrodkowanie, nie wychodzi do tej piłki Henryk Rawas, może to i lepiej. Dobrze, Juan Ibiza, Luis da Silva.
Sanchez. No, chciał wypuścić Luisa da Silva, ale tutaj dobrze ustawiony Tomalski. Jan da Silva ma szansę wykorzystać jego błąd. Walczy jeszcze Portugalczyk dla Widzewa. Świetny pressing. Silva trochę naprawił błąd sprzed kilku sekund w polu karnym, bo on przegrał tam pojedynek technicznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o walkę o górną piłkę, ale na szczęście ta determinacja, którą Portugalczyk imponuje kibicom, teraz dała sobie znać i udało nam się wywalczyć piłkę po stałym fragmencie puszczy i możemy budować swoją akcję. Zieliński. Na prawej stronie znów troszkę wyżej ustawieni gospodarze i znów tylko out dla Widzewa. Zamknięta ta prawa strona boiska przed atakami czerwono-biało-czerwonych. No cały czas podpowiada swoim zawodnikom trener Tomasz Tułacz. Tutaj panowie troszkę zamknijcie, tutaj się troszkę przesuńcie. Wyjdźcie trochę wyżej, stańcie trochę niżej. Ja pamiętam te takie wesołe zdjęcia tuż po awansie Puszczynie Połomice Tomasza Tułacza w takiej napoleońskiej czapeczce. Zrobiłem sobie z nim dzisiaj zdjęcie, z tym zdjęciem. Ze zdjęciem? Ze zdjęciem Tomasza Tułacza w napoleońskiej czapce. Gdzie jest to zdjęcie? W tunelu. No to skoro Kuba już ma takie zdjęcie, to możecie być pewni, że ja też sobie zrobię takie zdjęcie. No to już Żyro przy piłce. No Tomasz Tułacz faktycznie trochę tak dryguje jak taki Napoleon. Nie tylko z racji wzrostu. No, uwaga, teraz Zieliński, prawa strona, odegranie do Pawłowskiego na środku. Ten ma trochę miejsca, rozgląda się. Aj, szukał tu chyba Silwy, nie, przepraszam, szukał Jordiego Sancheza, ale tak technicznie rzecz biorąc nikt nie ruszył do tej piłki. No Fabio nie ma dzisiaj z kolei po prawej stronie łatwego spotkania. Tam Piotr Mroziński, jak z Widzewiak, tak mocno zaabsorbowany jego obecnością w tym sektorze boiska. No i tak mocno fizycznie gra były Widzewiak i ta strona już kilkukrotnie zamknięta dla Portugalczyka, więc trzeba przyspieszyć grę i grać na jeden kontakt. I teraz znów na małej przestrzeni zebrało się aż 20 zawodników w niebieskich i czerwonych strojach, bo zaczyna Oliwier Zych od własnej bramki. Bardzo powtarzalna jest ta gra Puszcza, ale właśnie w tej powtarzalności i prostocie chyba, Antoni. Tak, i tutaj tkwi ten szkopu, tkwi ten element zaskoczenia, bo jeśli wiemy, że ta gra będzie powtarzalna, teoretycznie jesteśmy w stanie się na nią przygotować, a to wcale nie jest takie proste. Teraz drugim podaniem grał Widzew, Klimek. Dobrze przyjął piłkę mimo asysty Bartosza. Tak jest. Klimek kontra Bartosz. Aj, szkoda. Bartosz troszkę lepiej ustawiony w tej sytuacji. Chciał odegrać się do wyżej ustawionych kolegów, ale tam znów Widzewiacy, znów Żyro i Zieliński. Świetnie przeczytał to wybicie Fran Alvarez. Zieliński szuka miejsca do dośrodkowania, oddał jeszcze do Nunesza. Nunes, rzut rożny czy od bramki? Od bramki gramy. No i znowu, mam wątpliwości co do tej decyzji, bo wydaje mi się z naszej perspektywy, że ostatnim, który dotykał futbolówki był chyba Roman Jakuba, jeśli się nie mylę, a na pewno zawodnik Puszczy. I ponownie przesuwa się 20 piłkarzy w okolice środka boiska. Głośny doping w międzyczasie z sektora przyjezdnych. Wierne wsparcie kibiców Widzewa. No tak, na oko może ich być trochę więcej niż kibiców gospodarzy, ale do pewności nie mam. Zych znów w swoim stylu. Do Zapolnika. Zapolnik strącił piłkę trochę dalej. Jeszcze walczył Tomalski. Wybija jednak Zieliński. Znów Zapolnik. Marek Hanusek. Nie mieliśmy jeszcze okazji za dużo o Czechu w tym meczu. Świetna powiedzieć, zastawka. On wykonuje głównie brudną robotę. Teraz dobrze poradził sobie z rywalami. Pawłowski. Oj, ostro zaatakowany, ale gramy dalej. Wszystko zdaniem sędziego fair, więc Tomalski. Znowu Walski. Dziwna decyzja sędziego, mojej opinii. Mroziński niby gdzieś chciał grać na wolne pole, ale znów Zapolnik z Tomalskim. Mroziński chciał się podłączyć do ataku, ale znów dobrze widzę. Teraz już na pewno faulowany Pawłowski. Oczywisty faul Walskiego. Uspokoił tym przewinieniem Pawłowski. Dobre zastawienie się. Możemy teraz przesunąć tą piłkę z własnego pola karnego, bo ta wymiana tych krótkich podań w tym lewym sektorze, patrząc z perspektywy Puszczy, była niebezpieczna. Mogło dojść do jakiegoś przypadkowego dośrodkowania. Dobrze, że to już za nami. Możemy teraz skupić się na atakowaniu bramki Oliwiera Zycha. Żyro. I cały czas najwyżej ustawiony Zapolnik. Stara się nękać naszych stoperów. Teraz Żyro już przebiegł z piłką dobre 30 metrów. Jeszcze blisko pola karnego. Oddał dopiero teraz do Fabio Nunesza. Nunesz z powrotem do Zielińskiego. Ta przebieżka Żyry trochę na marne. Ale też został Żyro ustawiony nieco wyżej. Teraz dzięki temu może powalczyć jeszcze o piłkę z Tomalskim. Powstrzymał go tylko na chwilę. Tomalski do Walskiego. Walski z Mrozińskim. Daleka, niecelna ta piłka od Mrozińskiego do Zapolnika i znów out dla Widzewa. 22 minuty gramy już w Krakowie, nadal 0-0.
No widzę, wprowadzi grę, ale brakuje mi takiego konkretu, no, celnego strzału na bramkę, bo gra po obwodzie, próba ataku lewym czy prawym skrzydłem, tutaj wszystko to odnotowaliśmy. Fajne rozegranie futbolówki środkiem murawy, to wszystko jest, ale brakuje konkretów i strzałów. Puszcza na razie, mam wrażenie, skupia się na przeszkadzaniu i chociaż teraz znowu przegrał pozycję Mateusz Żyro w środku i Wojciech Hajda odzyskał piłkę dla Puszczy. Teraz po lewej stronie Zapolnik. Zapolnik. Ucichły nam trybuny i kibice Widzewa, i kibice Puszczy. My też zamilkliśmy. Tak się jakoś za cicho to zrobiło. Mroziński tymczasem atakuje. Puszcza znów Żyro głową w rzut rożny. No i właśnie. Ze stałego fragmentu gry znowu może zaskoczyć Puszcza. Znowu przy chorągiewce Walski i Tomalski. Blisko nich nie był ustawiony Fabian Unel, żeby zapobiegać jakiemuś krótkiemu rozegraniu, ale tak blisko jakby chciał podejść Portugalczyk nie może. Czasem zawodnicy Puszczy przepychają się gdzieś w polu bramkowym, blisko Henryka Rawasa. Piłka grana właśnie na 5 metr, ale też dobrze broni Słowak po raz kolejny. Jeśli zaufać portalowi SofaScore, to Mateusz Żyro ma już 27 kontaktów z piłką, co jest. Ja nie ufam, bo myślę, że gdzieś tak w okolicy setki już oscylujemy. Jest na to szansa. Alvarez. Do Żyry. 28. Ibiza. No teraz Puszcza miała swoją szansę, znów miała stały fragment gry, teraz chwila rozluźnienia, chwila rozprężenia. No pokazywał się teraz Klimek, dał ruch, podniósł rękę, mówił jestem, ale tej piłki nie odzyskał i dalej rozgrywamy sobie spokojnie. Ibiza, lewa strona. Alvarez, wysoko ustawiony Luis da Silva, to jest ciekawe, bo nie wychodzi aż tak bardzo do ataku Paweł Zieliński, a Portugalczyk jak najbardziej. Teraz z kolei Hiszpan. Świetnie. Juan Ibiza, Jordi Sanchez, odskoczyła mu piłka. Szkoda. Trzeba było lepiej przyjąć futbolówkę. Albo ją odegrać. Albo odegrać od razu do podłączającego się Ibizy. Mogła to być taka dwójkowa akcja, a teraz Ibiza głową, Wout. Zacznie Puszcza. Dosyć daleki wyrzut. Znów walczą niepołomiczanie. Widzę, czysto odzyskuje piłkę. Pawłowski. Świetnie. Klatką piersiową. Ależ to wymyślił Bartłomiej Pawłowski. Fran Alvarez. Czwórką, piątką ruszają. Widzę więcej w kontra. 5 zawodników Puszczy, no ale Alvarez dogrywał niedokładnie. Myślę, że Alvarez ratował się już w końcówce. Wypuścił sobie tę piłkę za daleko i na koniec, no już tą decyzją trochę chciał się ratować przed stratą piłki. Ale teraz Hanousek. Pawłowski, środek boiska, rozgląda się nasz pomocnik, odgrywa do Fabio Nunesza na prawej stronie, obok jest Zieliński, Nunesz wchodzi w indywidualny dribbling, uderzenie! Bardzo ładnie minął Mrozińskiego, Fabio Nunesza, to uderzenie zatrzymane, jeszcze wybija Puszcza, jeszcze ratują się gospodarze, jeszcze tylko out dla Widzewa, ale jak te akcje będą zyskiwały na dynamice, to mam wrażenie, że Widzew dopnie swego, znajdzie drogę do bramki Oliwiera Zycha, chociaż no zaznaczmy, strzał w tym meczu jest jak na lekarstwo. I to jest fakt. Za wiele się jeszcze tutaj przy kałuży nie zadziało. Dokładnie, Antoni. W naszej audycji padają tylko fakty. Same fakty. Zero farmazonów, merytoryka. A więcej faktów w faktach po faktach. Też. Nie mamy dogrywki na stronie polsatsport.pl, ale zapraszamy Was oczywiście na drugą połowę. W pierwszej niezmiennie 0-0. 26. minuta tej rywalizacji. Widzę. Nie ma jeszcze sposobu na Puszczę, ale Puszcza też nie ma jeszcze sposobu na Widzew i może to i lepiej. Tomalski, Walski i Mroziński. Od autu zacznie Puszcza. Zapolnik. Zszedł Mrozińskiemu do rozegrania. Mroziński wypychany skutecznie przez Fabio Nunesza. Teraz znaleźli trochę przestrzeni, niepołomiczanie, stępień. Zapolnik, no niedokładne to podanie. No się to pokazuje, jak Puszcza ma spore problemy ze stworzeniem ataku pozycyjnego. Ta gra na jakiejś chociaż trochę mniejszej przestrzeni. Ta gra trochę krótszym podaniem niż podanie na 50 metrów. Już nie jest dla Puszczy tak naturalna. Teraz dobrze Pawłowski. Chciałem powiedzieć, że dobrze. Zdążył Paweł Zieliński, chociaż naciskał tam Hajda i Ibiza już do Klimka. Klimek wyprzedził go Bartosz, aut dla Widzewa. I Luis da Silva. Jednak nie. Proszę. Fran Alvarez od linii bocznej. No w sumie powinniśmy być już do tego przyzwyczajeni, bo u Daniela Myśliwca to pomocnicy
ci boczni z tej trójki w środku pola wykonuje mauty. Na dużym ryzyku teraz Silva. No też ryzyko podjął gdzieś w okolicy koła środkowego boiska. Nie byłoby to takie brzemienne w skutkach, gdyby mu się kompletnie powinęła noga. Znów od linii bocznej Widzew, znów od linii bocznej Alvarez. I znów jakoś tak, o teraz, wreszcie ryknęli kibice Widzewa, ale tak cichawo się robi powoli. W Krakowie. Wiesz, zimno, wilgotno, zbliża się godzina 20. No jednak połowa grudnia to nie jest świetny czas do grania, a przede wszystkim oglądania piłki. No, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Trudne warunki, żadna przyjemność siedzieć na takim mrozie, chociaż tak dzisiaj trzeba przyznać, że łagodna ta pogoda, biorąc pod uwagę chociażby ostatnie spotkanie w Mielcu. Teraz Widzewiacy próbowali lewą stroną rozgrywać akcję. Puszcza na chwilę poradziła sobie z tym, ale teraz Klimek, znowu. Klimek na lewej stronie, Antoni Klimek już jest na linii pola karnego. Był tam Jordi Sanchez, dostał piłkę od Klimka za plecy. Też chyba wbiegł troszkę za szybko. Jeszcze w walce z Siemaszką. Luis da Silva, no, protestuje Portugalczyk. Dla niego to na pewno nie było za ostre zagranie, chociaż nie wiem, czy go nie wołał teraz sędzia Raczkowski. No, oby nie. Zbiera się powoli z Murawy Siemaszko. No tak z naszej perspektywy, nie wiem, chyba ty byłeś na poziomie Murawy, ja z tej wysokości trzeciego piętra, no widzę tylko takie brązowe łaty. Zła ta płyta, czy wręcz przeciwnie, jak na standardy grudniowe? Znaczy, wydaje mi się, że mogło być gorzej, biorąc pod uwagę, że jeszcze w sobotę Krakowia rozgrywała tutaj swój mecz, więc nie wygląda to zbyt optymistycznie, myślę, że z perspektywy widza telewizji lub tutaj stadionu, aczkolwiek wydaje mi się, że mogło być zdecydowanie gorzej, ta Murawa zmrożona, ale wydaje mi się, że nie zapada się. Są to jakieś plusy, Kraczyn. Gra nagłówka ze Zapolnikiem. Świetnie, Hanousek teraz do Antoniego Klimka. Była okazja na to, żeby szybko stworzyć zagrożenie pod bramką rywala, ale niestety trochę za mocno i futbolówka opuściła pole gry i puszcza zacznie od autu. Chwycił piłkę Bartosz, ale nie spodziewam się tego, żeby tak z 30 metra od własnej bramki wrzucał w pole karne Widzewa. To już by były naprawdę jakieś niezłe cuda. Wrzucił trochę bliżej, ale też niezbyt celnie. Teraz musi walczyć o górną piłkę z Klimkiem. Klimek odebrał futbolówkę tylko na chwilę, bo tam znów wyrósł jak spod ziemi Kraciem. Teraz dostrzegł jakieś przewinienie Raczkowski. Piłka dla Widzewa, faulowany da Silva. Też grają ze stojącej piłki Widzewiacy. Ale puszcza cały czas ustawiona. To bardzo dobrze widać, jakim ustawieniem gra puszcza, że jest to takie 4-2-3-1, takie klasyczne, dominujące jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu nawet na europejskich boiskach. Kolejny raz Zieliński z prawej strony na środek. Ale no znów niedokładne to podanie. Znów gdzieś w poszukiwaniu Jordiego Sancheza widzę więcej, a Jordi Sanchez nadal nie odnaleziony. Stara się tutaj urywać przeciwnikom, ale ma tę obstawę bardzo blisko siebie. Rzeczywiście to, co mówiliśmy przed meczem, no, Widzewiacy szukają naszego osamotnionego napastnika, ale brakuje takiego dobrego podania w uliczkę, który mogłoby sprowokować naszego snajpera do takiego pojedynku biegowego. Na razie te podania w całości niecelne. Pomagał sobie w walce z Siemaszką rękami. Juan Ibiza. Będzie rzut wolny dla Puszczy. 40 metrów do bramki Rewasa. Pewnie przy piłce znów Walski. A to oznacza najprawdopodobniej kolejne szukanie do grania bezpośrednio w 16 Widzewa. Ustawił sobie tak na wszelki wypadek mur Henryk Rewas. Jednoosobowy co prawda, ale mur to mur. Stanął w nim Fran Alvarez. Blisko Walskiego Tomalski. Walski jeszcze nie bardzo wie, co będą grali. Namawiają się Niepołomiczanie. Z lewej strony ruszył Tomalski, zauważył go Pawłowski. Walski bezpośrednio w pole karne, za głęboko i od bramki zacznie raz. 31 minuta tego spotkania, 0-0, niezmiennie nic nam się tutaj w Krakowie nie zmieniło i chyba nie chcę zmieniać, bo tak szukam pamięcią, nie ma. Jak nie było, tak nie ma. Celnego strzału. Z obu stron w tym spotkaniu zaznaczę, bo to, że nie oddała celnego strzału drużyna Widzewa. Wiecie, biorąc pod uwagę, że my też nie ryczymy jakoś bardzo głośno tutaj rozemocjonowani, ale puszcza również. Bez uderzenia na bramkę Rewasa, teraz strata. Luisa da Silva.
W środku pola puszcza z szansą na dynamiczną kontrę, chociaż już wrócili zawodnicy w czerwonych strojach i dobrze. Jakuba. Ależ on skakuje ta piłka, nie wiem, nie zrzuci tego Ukrainiec na murawę. To po prostu jakieś braki w wyszkoleniu technicznym. Tomalski, a nie zrozumiał go Broziński. No i znowu wracamy do tych trudności z sytuacjami, w których to puszcza ma piłkę przy nodze. To nie jest na pewno zbiór zawodników o takich wysokich umiejętnościach czysto piłkarskich, to jednak te wolicjonalne atrybuty przeważają. I ten chaos, w którym świetnie odnajdują się gospodarze, no jednak widzewiacy nie pozwalają jednak na to, żeby tracić kontrolę nad tym meczem i za to należy im się pochwała. Z drugiej strony grają z trzecią drużyną od końca w tabeli i oczekiwalibyśmy tutaj więcej animuszu i więcej stworzonych sytuacji, jakby to nie może ulegać wątpliwości. Aczkolwiek na razie mamy to spotkanie, mam wrażenie, pod kontrolą, więc myślę, że nie jest to jeszcze moment, w którym należy bić na alarm, aczkolwiek jakiś konkret, zaznaczenie swojej dominacji na boisku przydałoby się. O, teraz ładnie Jordi Sanchez minął Jakubę. Sanchez faulował w tej akcji. Jeszcze wahał się sędzia Raczkowski, czy użyć gwizdka, ale Sanchez uderzył Jakubę w buzię. I to stąd gwizdane przez Raczkowskiego przewinienie. Od rzutu wolnego za chwilę puszcza. Domagają się bramki kibice Widzewa. W sumie wcale im się nie dziwię. To jest to, Kuba, o czym mówisz, że to jest trzecia drużyna od końca, że jeśli Widzew ma ambicje na coś więcej niż utrzymanie, no to po prostu z tymi drużynami ze strefy spadkowej trzeba punktować za trzy. Problem w tym, że z puszczą chyba każdy ma trochę kłopotów. Tomalski, dośrodkowanie, broni Rawas. Jest pierwszy celny strzał w tym spotkaniu. Próbował głową Zapolnik. To był ten moment, na który puszcza czekała. Ten zespół tworzy jedną, dwie, trzy sytuacje i to jest okazja, którą puszcza na nasze szczęście, a swoje nieszczęście zmarnowała i bardzo dobrze. Tu chyba właśnie Mateusz Żyro trochę na radar krył i dał się uzyskać, zdobyć, wygrać pozycję przeciwnikowi. Myślę, że tutaj warto podkreślić, że tutaj w Ekstraklasie no nie ma jednak słabych drużyn. Kolejny frazes oczywiście, ale tutaj ten poziom jest wyrównany, tabela może wskazuje... Są słabe drużyny. Oczywiście, że tak, aczkolwiek no, każdemu należy się szacunek i jakby zwycięstwo trzeba wybiegać i wywalczyć. My na razie mamy komplet punktów z Beniaminkami, ale myślę, że każdy z tych spotkań, szczególnie na przykład z Puszczą to pierwsze, no do łatwych nie należało i tutaj swoje trzeba było A, tak jak powiedziałem, wybiegać, B, powalczyć, C, zaznaczyć to po prostu czystymi piłkarskimi umiejętnościami. Teraz skupiliśmy się na monologu, dialogu między sobą, bo na razie widzewiacy spokojnie wymieniają piłkę, duet stoperów, Żyro i Biza. No może teraz... to i lepiej, że my się skupiliśmy na czymś innym, bo tak to byśmy znów powiedzieli jakieś 5-6 razy nazwisko Mateusza Żyry. Fabio Nunes miał fantazję, Portugalczyk, miał pomysł na tę akcję, ale wybija Mroziński. I Biza przejmuje piłkę Widzew, pięknie Alvarez, Pawłowski zablokowany, jeszcze i Biza. Zbiera się z murawy Pawłowski, nic tam się nie stało. Nie możemy tego podwójnego muru sforsować, może teraz. Alvarez. Alvarez blisko z Silvą. Znowu chyba trochę niedokładnie Portugalczyk. No tak, trochę niedokładności widać w poczynaniach lewego obrońcy Widzewa. Teraz wyekspediował piłkę. Juan Ibiza wyjaśnił tę sytuację, jakby znowu ten chaos został ukrócony. I od bramki zacznie Oliwier Zych. 10 minut do końca czasu podstawowego tej pierwszej części dzisiejszego meczu. Meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy między Widzewem i Puszczą. Bez bramek przy Kałuży w Krakowie. Liczymy na jakieś gole, bo no te poniedziałkowe mecze często są owiane taką aurą kiepskiego widowiska. No na razie szału faktycznie tutaj nie ma, ale może coś jakoś wkrótce. No, rozglądam się, piękny widok na Muzeum Narodowe, po lewo Stadion Wisły Kraków, no naprawdę mimo późnej godziny, ciemności okalającej stadion przy ulicy Kałuży. Wiem, że tam są te budynki, o których mówisz, chociaż no, tam nie, no oświetlone tu po prawo pięknie, taka bryła modernistyczna. Co racja, to racja. Zych, krótko tym razem, no proszę. Co jednak, ale jakieś fajerwerki tutaj Sanchez w Krakowie. Osamotniony. Zych wysoko, tym razem już nie bawił się w jakieś krótkie rozegrania. To nie w jego stylu. Puszcza próbuje przepchnąć i to dość dosłownie przepchnąć piłkę przez linię defensywną Widzewa. Ta sztuka się nie udaje. Zieliński.
Niedokładnie do Pawłowskiego. Dobrze ustawiony też Walski. Walski do Hajdy. Hajda do Walskiego. Lewa strona boiska. Walski do środkowania po ziemi. Jeszcze wrócił za akcją Alvarez. Hajda. Jakuba. Skacze ta piłka na szczęście. Żyro wybija. Znowu wraca ta piłka w futbolówkę. Marek Hanousek. Tomalski. No, spore zamieszanie się robi na 16 metrze od bramki Widzewa. Trzeba to ukrócić. Hajda. Hajda. Faulowany. Chociaż no, było w tym trochę przypadku, bo mam wrażenie, że Paweł Zieliński po prostu tracił równowagę, upadał, potknął się i wpadł na rywala. Przede wszystkim stracił przegrał pozycję w walce o tę piłkę i, no, i tutaj nadrabiał już. Nie wiem, czy z tej akcji coś by było. Niestety teraz puszcza ma stały fragment gry i musimy być bardzo uważni. Tutaj w Nowym Sączu mieliśmy kiedyś grzmiące pudła, a teraz dziwne dźwięki w tle na stadionie przy Kałuży. No tak, tak, tak. Nie wiem, czy łapią to nasze mikrofony w relacji, ale... To może głosy w naszej głowie. Może tak być. 38 minuta, rzut wolny dla Puszczy. Znów przy piłce Tomalski i Walski. I znów dwóch zawodników Widzewa w murze. Tomalski wygonił Walskiego, dośrodkowuje w pole karne. Czerwono-biało-czerwonych, wybija Żyro. Jeszcze zbiera Tomalski. Siemaszko. No i nawinął dwóch Widzewiaków. Dokładnie, przerzucił na prawą stronę. Zamykają tę akcję Niepołomiczanie. Jeszcze Luis da Silva. Chciał to wszystko rozegrać spokojnie, spokojnie. Wcale nie było, Kracjon. Ależ pięknie teraz Niepołomiczanie. To śmieszne, tak, użyłem wyrazu pięknie, Niepołomiczanie w jednym zdaniu. Tomalski. Tomalski, wypychany przez Zielińskiego. Nie zostawia miejsca do dośrodkowania Widzewiak. Teraz Siemaszko, świetnie, atakowany przez Pawłowskiego. Doskonale, doskonale Pawłowski w defensywie. Ale znów strata i na wiwat, na całe szczęście. Uderzył Walski. Tak, Walski zamknął ten okres krótkiej dominacji Puszczy Niepołomic, ale znowu on wynikał z takiej niedokładności, takiej wybijanki. No to ciężko mi znaleźć tu określenia, które miały podsumować ten fragment gry. A to Silva, a to była przed chwilą Pawłowski. No po świetnym odbiorze, no niedokładne wybicie. Zwróciliśmy uwagę, że dwukrotnie, najpierw chyba Siemaszko, a później Tomalski, tak nawinęli naszych zawodników. Myślę, że to jest związane trochę z murawą, że tutaj ciężko o motorykę i szybkie zwroty na boisku. Zieliński do Juana Ibizy. Na razie wolno rozgrywają ten atak pozycyjny Widzewiacy. No, mamy w sumie pierwszą połowę, 40 jej minutę. Nie muszą się jeszcze spieszyć goście, jeśli chcą tutaj trafiać do bramki Puszczy, jeśli chcą w tym meczu zgarniać 3 punkty. No to jeszcze nie jest ten moment, żeby podkręcać tempo do granic możliwości. Da Silva. Minął podaniem Siemaszko, oddał do Klimka. Klimek zrobił sobie trochę miejsca, ale znów to miejsce zabrał mu Hajda. Chce grać odpowiedzialnie nasz młodzieżowiec i to udało mu się. Przerzucił piłkę na prawą stronę, teraz Zieliński z Nuneszem. Gramy po odwodzie, ale też rywale w mocnym doskoku. Znowu Hanousek na środku i znowu ten doskok utrudniał nam rozegranie gry. Będzie out na szczęście. Na szczęście dla Widzewa, chociaż Hanuska atakowali i Tomalski, i Hajda. Od linii bocznej zacznie Pawłowski. Taki rzęzisty deszcz zaczyna spadać na murawę, to na pewno nie pomoże, ale jednocześnie może zachęci do uderzenia na bramkę Zycha, bo taka piłka w takich warunkach będzie nieprzewidywalna. Teraz Pawłowski wznowi grę z autu. Ja myślałem, że to w naszych słuchawkach tak szumi, a to ten deszczyk uderzający w blaszany dach stadionu Krakowi. A teraz Nunesz kopnięty przez rywala, no tutaj faulował Mroziński. Tak, on jest tu oddelegowany do pilnowania Portugalczyka i wywiązuje się z dużą gorliwością z tego zadania. Na pewno plusik przy jego nazwisku postawi Tomasz Tułacz, a Nunesz na pewno zapamięta to spotkanie po liczbie siniaków, które były Widzewiak zostawi na jego nogach. A teraz tak, Fran Alvarez, Bartłomiej Pawłowski przy piłce. Dwuosobowy mur, prawa strona boiska, odchodzi Alvarez, będzie samotnie wykonywał ten rzut wolny Bartłomiej Pawłowski. To jest to, na co czekaliśmy, 41 minuta kończy się, wrzutka, Klimek walczy o piłkę, ale niestety z faulem będzie rzut wolny w polu karnym Puszczy Niepołomice dla gospodarzy. No tak, zero większego zagrożenia dla bramki Oliwiera. No to chyba nie Zycha. Był Klimek, koniec końców tam tylko chyba Juan Ibiza, jeśli się nie mylę.
to on tam na tę piłkę miał zebrać. Popraw mnie, jeśli się mylę. Nie będę poprawiał, bo chyba faktycznie tak było. Rzecz w tym, że i Antoni Klimek, i Juan Ibiza przy tych rosłych zawodnikach puszczy wyglądają podobnie. Zgadza na to, czy Klimek ma 1,50 m w kapeluszu, a Juan Ibiza 1,80 m. Znów Oliwier Zych i znów wypchnięci. Jego koledzy daleko na połowę Widzewa. Zych wysoko posyła piłkę. Właśnie w kierunku zawodników w niebieskich strojach. Znów przedłużone to dogranie. Walczy, puszcza Zapolnik. Zapolnik zebrał piłkę na 20 metrze. Da Silva zagrywa ręką, ale gramy dalej. To było poza polem karnym się, Maszko. I znowu ten... Pozwalamy przeciwnikom puszczy, przeciwnikom z drużyny puszczy no, na taką nonszalancję z naszej strony w takich sytuacjach na budowanie zagrożenia. To jest zupełnie niepotrzebne, bo takie podnoszenie tej piłki w górę to jest coś, na co czekają przeciwnicy. No, musimy zwrócić uwagę, no tutaj bardzo mało gry po ziemi jest w dzisiejszym meczu. Nie ma warunków do tego. Ta piłka nie chodzi jak po stole, bo to w zasadzie nie jest stół, to nie jest płaska murawa. Tutaj cały czas wrzutka, dośrodkowanie. No, myślę, że jedną z ofiar takiego stanu rzeczy jest chociażby Jordi Sanchez, który oczekuje płaskich piłek, o które może się ścigać, ale nie Niestety, tutaj to nie pomaga. No, a gra górą to też okazja dla defensorów na zbieranie tych piłek. Teraz znowu przerzut na prawą stronę do Nunesza i tu świetnie chyba Mroziński. Tak jest, Mroziński ubiegł Portugalczyka, wybijał w aut, już zaczął Widzew Zieliński, ładnie minął Domalskiego. Zieliński kolejny raz dobrze wprowadza piłkę w linię obrony rywala. Nunesz, wybita piłka przez Jakubę. Jest rzut rożny dla Widzewa. Mamy tę powtarzalność, Antek, po stronie prawej, po stronie Pawła Zielińskiego. Nie potrafią sobie poradzić z tą mobilnością naszego prawego obrońcy. Bardzo fajnie to wygląda, bo to nie jest ogromna dynamika ze strony Pawła, ale jednocześnie duża odwaga i taki brak żadnych kompleksów w tym meczu sprawia, że no przenosimy ten ciężar gry na połowę przeciwnika i no przede wszystkim łamiemy te linie pomocy i obrony. Ustawił piłkę w narożniku. Pawłowski tam udeptał odpowiednio górkę, by dośrodkować jak najcelniej. Pawłowski z trudem. Wybijają zawodnicy z Niepołomic. Co teraz jeszcze afera. Wybija piłkę. Wawalski, co tam za zamieszanie? I udało się wyekspediować futbolówkę z pola karnego. Praktycznie z linii bramkowej. Interweniował moim zdaniem Zapolnik. On teraz rusza do akcji ofensywnej. Siemaszko z lewej strony. Siemaszko pędzi za nim teraz Marek Hanusek. Hanusek, Siemaszko nadal przy piłce. Brawo. Rzut rożny dla Puszczy, bo nie odpuścił Siemaszce Czech. Na granicy faulu Marek Hanusek, ale co najważniejsze, skutecznie oddaliśmy zagrożenie, ale dalej jest stały fragment pod naszą bramką. 45. minuta. Nie pozwólmy Niepołomiczanom zejść do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. No nie chcemy, żeby Puszcza miała przewagę po tej pierwszej części spotkania. Chcielibyśmy, żeby tu Widzew w tym meczu prowadził, ale jest 45. minuta, jest 0-0. Jeszcze odciąga się arbiter liniowy z pokazaniem, ile czasu doliczy sędzia główny. A rzut rożny mają gospodarze. Znów ten rymujący się duet Tomalski-Walski przy chorągiewce. Ale wymyśliły. No ale taka prawda, no, rymują się potem. Walski wygoniony przez swojego łysego kolegę. To Malski! Nie sięgnął tej piłki na was. Jeszcze zamieszanie. Hajda! Co tam się w tym polu karnym dzieje? Tak wyjaśnił taka... Czech sytuację. Teraz Jordi Sanchez, nie zabrał się z piłką. Koniec. Nie dolicza nam nawet jednej dodatkowej minuty sędzia Raczkowski. 15 minut przerwy przed nami. Kuba... Jeden celny strzał. Zapolnik. Znaczy no... My możemy tutaj... rozbijać ten mecz na czynniki pierwsze, wskazywać na to, jak radziła sobie formacja defensywna, ofensywa, ale fakty są nieubłagane. No 0-0, jeden strzał, po jednym strzale, bo przecież my też mieliśmy ten, po którym rywale wybili piłkę z linii strzału. Tak, można to uznać faktycznie za ten strzał, tak jest. Myślę, że nie był zbyt mocny, ale no jednak był w światło bramki, więc po jednym celnym strzale, brawo. Aczkolwiek no my tu oczekujemy bramek dla Widzewa, który będzie dalej prowadził grę, będzie dominował, ale jednak udokumentuje to trafieniami i trzema punktami. No tak, trzy punkty to jest chyba to, na co dzisiaj tutaj Widzew liczy najbardziej. Do tych trzech punktów będą prowadziły następne trzy kwadranse tego spotkania, na które zapraszamy za kwadrans w sumie. Dokładnie, do usłyszenia za chwilę.
Tak, zapinamy pasy i jedziemy w drugą część spotkania, tylko to jest trochę tak, że jeśli coś jedzie 5 na godzinę, to zwykle nie ma tam ryzyka jakiegoś wielkiego wypadku drogowego i zwykle przy takiej prędkości zapięcie pasów to jest jak strzelanie z armaty do muchy i w tym spotkaniu chyba tak by było, bo... Ale no właśnie, Antoni, to jest podstawowy twój błąd, bo w życiu masz dwie drogi. Albo wzloty i upadki, przy których przyspieszasz, nadbierasz refleksji, albo jednostajnie. I to od tej filozofii zależy, jak będziesz przez życie kroczył. No i tu mamy to 5 km na godzinę. Mkniemy do przodu. Do przodu, właśnie. Ale jednak do przodu i powoli, spokojnie, jednak rozwijamy się, nabieramy doświadczeń. Ale że to jest ścieżka spokojna, bez takich wywrotów, zwrotów akcji, no trzeba taką filozofię sobie obrać, taką jaką mamy charakter. No dzisiaj na pewno dwa celne strzały po jednym z obu stron. Wychyliłem się, sprawdziłem bez czy zmian. Nie ma gdzieś trzeciego celnego strzału? Nie ma, słuchajcie, kochani, bez zmian obie jedenastki. Na celny strzał się nie zanosi. Zapraszamy na drugą część spotkania. Może mało w nas było entuzjazmu jeszcze chwilę temu, ale za chwilę wykrzesamy z siebie tego entuzjazmu trochę więcej. Składy obu drużyn szybko przypomnę, ale już zaczyna sędzia Raczkowski, dał sygnał obu drużynom. Widzę w bramce Rawas, dalej Zieliński, Żyro, Ibiza, Da Silva, Pawłowski, Hanusek, Alvarez, Nunes, Klimek i Sanchez. Puszcza w następującym składzie Zych, Kraciun, Walski, Jakuba Mroziński, Bartosz, Stępień, Tomalski, Hajda, Zapolnik i Siemaszko. Widzę w długim podaniem. Dobrze, Kraciun. Który też długim podaniem, ale prosto do Mateusza Żyry. Rawas. No ja wierzę, że ten mecz nam się trochę rozpędzi, bo powiedzieć, że nie było szału w pierwszych 45 minutach, to znów są okrągłe słowa. To znów jest unikanie prawdy i tych słów dosadnych. Zieliński przepchnął piłkę do Nunesza. Nunes przepchnął piłkę przez nogi Mrozińskiego. Pada teraz na murawę. Przywilej korzyści zastosował Raczkowski. Nie cofa jednak gry. Wybijali teraz niepołomiczanie Da Silva i Alvarez. Sam sprytnie obrócił się z piłką. Oddaje ją teraz do Ibizy. Będziemy grali po obwodzie. Jesteśmy na wysokości środka boiska. Szkoda, bo wydawało się, że może uda się dośrodkować, stworzyć zagrożenie, ale teraz znowu monotonnie, sukcesywnie musimy budować atak pozycyjny. No i znów Ibiza do Żyry. Żyro próbuje sprowokować przeciwnika, przejścia środkiem boiskiem. Udało się to. Troszkę przyspieszyli widzę więcej. Żyro ładnie wykorzystał schodzącego do środka Jordiego. Jordi oddał do Hanuska. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Szybkie dwa podania i te dwa podania nic nam nie dały. Jest Da Silva atakowany przez Siemaszkę. Da Silva do Alvareza. Alvarez zgrał biodrem do Klimka. Wybijają jednak niepołomiczanie i to celnie pod nogi Zapolnika. Zapolnik do lewej strony, tam Tomalski, znów Zapolnik, dobrze wrócili widzewiacy, ustawili się z powrotem w obronie, Jakuba zmuszeni do wycofania piłki, niepołomiczanie, teraz troszkę wyżej posłał futbolówkę Mroziński, opracowały ręce Pawłowskiego, jest rzut wolny dla Puszczy, przekroczył przepisy zawodnik Widzewa. A Puszcza przesuwa teraz piłkę z dala od własnego pola karnego w stronę szesnastki Widzewa, to jest właśnie to, czego mogliśmy spodziewać się dzisiaj, bo te środki są naprawdę proste i to mnie martwi, bo Widzewiacy grają ospale, prowadzą grę, ale jednocześnie tak bez przekonania, jakby ich ten rezultat bezbramkowy satysfakcjonował. Przecież tak nie jest, bo doskok przeciwników, to zamykanie nam okazji do podań przecież wcale nie jest spektakularne, to nie jest jakaś niesamowita prędkość, tylko to wspomniane 5 km na godzinę. Ręka uniesiona przez Tomalskiego ku górze. Piłka posłana w pole karne Widzewa. Podbija futbolówkę Jordi Sanchez. I jeszcze bardzo wysoko posłana piłka. Jedno z krzesełek ucierpiało za bramką Henricha Rawasa. Po tym strzale zaczyna już Słowak z 5 metra. No tutaj Antoni Klimek trochę nie doskoczył do tej piłki. Dał się wyprzedzić. Na szczęście bez takiego realnego zagrożenia pod naszą bramką. No ale znowu, to o czym mówię. No te proste środki, takie do bólu, naprawdę. No to... Dużo mówiliśmy w pierwszej połowie o takim szacunku i tak dalej. Ja to dalej podtrzymuję, ale jednak brakuje mi tu trochę takich cech piłkarskich po stronie Puszczy. No i wydaje mi się, że widzę jako zespół, który chce grać o coś więcej niż tylko utrzymanie, no powinien takiego rywala zdominować. Boisko dzisiaj nie pomaga, pogoda nie pomaga oczywiście, ale brakuje mi tutaj naprawdę konkretów i tej wyższości piłkarskiej. Oddał to Puszcza. Cały ten wywód. Myślę, że kilkunastu, może nawet kilkudziesięciosekundowy. W trakcie tego, jak Puszcza przygotowywała się do wrzutu z autu i
to na własnej połowie boiska. No właśnie, to się nic nie działo w tym momencie, to jest też takie przerażające. Te sekundy będą upływać. Puszcza będzie walczyć o to, żeby uzyskać punkty. Jestem zdziwiony, bo przy bardziej odważnej grze Puszcza ma szansę wygrać i wyjść ze strefy spadkowej, a to jest naprawdę... To byłaby sensacja, jeśli biorąc pod uwagę te przedsezonowe przewidywania, ale to może za chwileczkę, bo teraz Puszcza będzie próbować dośrodkować. Zapolnik przy nim Zieliński, Zapolnik oddał do Walskiego, dośrodkowanie, wybija Juan Ibiza, ubiegł rywala, dobrze interweniował Hiszpan, jeszcze uderzenie z dystansu. Czemu milczał gwizdek sędziego, skoro Ibiza był faulowany w tej akcji? No teraz też padał na murowe... Jordi Sanchez, nie, może sędzia Raczkowski ten gwizdek połknął, teraz, o nie, jednak nie. Użył gwizdka po starciu Zapolnika z Pawłowskim, rzut wolny dla Widzewa. Jestem ciekawy, jaki jest procent efektywnej gry w dzisiejszym spotkaniu. Moim zdaniem niewiele, co trochę usypia na pewno przed telewizorami. Poniedziałek, wieczór, jesteś zmęczony po pracy, no, taka drzemka. Oj, teraz bardzo głośno krzyknął Fran Alvarez. No, się zdziwiłem, że to w ogóle jest głos z murawy, atakowany Alvarez przez Walskiego przy linii bocznej. Oczywiście rzut wolny dla Widzewa, ale... Szybko umknął Walski, odsunął się, żeby nie było ryzyka ujrzenia żółtego kartonika. No nie wiem, no, z mojej perspektywy no, to był taki złośliwy faul, zastawiony Alvarez i sprowadzony do ziemi przez zawodnika Puszczy. Teraz sędzia Raczkowski wznawia grę dla Silva. No i po obwodzie znowu. Gra da Silva do Ibizy, dokładnie. Żyro. 51. minuta tego spotkania. Znów Ibiza. Ibiza. Wypychany Alvarez utrzymuje się jednak przy piłce. Zdoła zagrać między nogami Walskiego. Walski jednak obrócił się, wybił piłkę. I jest Hajda. Hajda, dobrze ustawienie Widzewiacy, a teraz co tam się zadziało? Jest jakaś żółta kartka. Wzburzenie na trybunie prasowej, łódcy dziennikarze, przedstawiciele mediów, no rzeczywiście... Używają słów nieparlamentarnych, no ale rzeczywiście dziwnie prowadzi mecz sędzia Raczkowski tutaj. W kilku momentach wstrzymuje się z decyzją. Ciężko. Pawłowski ukarany tutaj tak, żółtą też kartką. Mi się tak wydaje. Tak, tak, tak. Bartłomiej Pawłowski z żółtym kartonikiem, już mamy to odnotowane. Znawiają grę ze stojącej piłki niepołomiczania. Pawłowski wcześniej faktycznie już dwa razy faulował. Może to jest za liczbę tych fauli kartkę, a nie za ich wagę. Natomiast... Aczkolwiek też jestem zdziwiony, bo Pawłowski tutaj jakby nie jest zapalnikiem, że tak powiem, czy zapolnikiem. Zapolnikiem. No tutaj ta wymiana ciosów na boisku trwa i myślę, że zawodnicy Puszczy no też bardzo napoczynają naszym przeciwnikom. Może zaraz, bo teraz Alvarez ma na środku trochę już miejsca, ale próbuje oddelegować futbolówkę do Sancheza. Za Alvarezem się Maszko, teraz Sanchez no, pokopał rywala. Tak chciał skosił kopać jak takie świeże zboże. Tak. Tak, tak, tak. I ten kłos w niebieskiej koszulce padł szybko na murawę, rzut wolny znów dla Puszczy, bez kary indywidualnej dla Widzewiaka. Kracien podniósł się z placu gry, ale to na pewno było nieprzyjemne wejście. Mołdawianin już do swojego kolegi z defensywy, Romana Jakuby. Jakuba, mocniejsze dogranie. Czy zdąży Pawłowski zebrać tę piłkę w środku pola? Nie. Muszą walczyć Widzewiacy w tym chaosie generowanym przez Puszczę. Po raz kolejny. Dobrze Luis da Silva. On chyba w chaosie umie się odnaleźć, chociaż teraz sam sprowokował. Zablokowany przez Walskiego. Hajda. Oj, nie porozumiał się teraz z Tomalskim. Musimy odbudować teraz defensywę. Puszcza, Hajda. Do lewej strony Tomalski nie zdąży. Piłka dla Rewasa. Zwróć uwagę, w sytuacji, w której udało nam się odbudować te formacje, jakby wyszliśmy z tego zawężenia na wysokości 18-20 metra, no sprawiła, że Puszczerz nie potrafiła sobie poradzić. Te ataki są osamotnione, to jest jeden, dwóch zawodników, to brak animuszu, no widać, że tutaj już moim zdaniem gospodarze będą odliczać minuty i czekać tylko na jakieś rozpaczliwe kontry. No nie możemy im pozwolić na to, żeby trwali w tym i pogłębiali ten stan. Moim zdaniem tu trzeba no niestety zaryzykować i poszukać tej akcji środka. Boiska może te wejścia naszych stoperów, one zmieniały trochę obraz tej gry. I teraz Lopez, przepraszam, Ibiza. Przejęli jednak niepołomiczanie. Rawas, ubiegł Zapolnika. Dobrze Słowak, dobrze asakuruje swoich obrońców. Bramkarz czerwono-biało-czerwonych trafił nawet w dach stadionu
Krakowi. Od autu zacznie za chwilę drużyna gospodarzy. Będzie po piłkę Bartosz. No i to znów ciekawa sytuacja. Piłka gdzieś 40 metrów od bramki Rawasa, a Bartosz i tak będzie chyba długi wrzut wykonywał, bo on dzisiaj gra na prawej stronie, na lewej stronie Mrozińskiej, a Bartosz i tak do tego autu powędrował. Na stronę lewą. Bartosz w pole karne Widzewa. Podbija jeszcze Zapolnik. Podbija ją piłkę Niepołomiczanie. Głowa, głowa, znowu głowa i jeszcze raz głowa. I teraz dopiero nogą grają gospodarze. Jest uderzenie zza pola karnego. Wściekły na siebie zawodnik Puszczy. To Piotr Mroziński. Chciał zaskoczyć strzałem z dystansu Henryka Rawasa. Sytuacyjna piłka, ale Mroziński w świątko bramki nie trafił. Chłani Ibiza. Ibiza. Wolno, wolno, wolno grają Widzewiacy, za wolno. A teraz nawet niedokładnie, bo myli się Luis da Silva. Chciał naprawić swój błąd Portugalczyk, ale znów podał do Kreciuna. Sfrustrowany Jordi Sanchez, który oczekuje tych podań i niestety nie dostaje ich. No teraz błąd Hanouska. I teraz ostre też wejście Juana Ibizy, sięga do kieszeni sędzia Raczkowski. Chyba nawet zasłużenie tym razem. Juan Ibiza ukarany indywidualnie przez arbitra tego spotkania. 56. minuta tej rywalizacji. Faulowany był Zapolnik. Rozmawia jeszcze z Siemaszką, trener Tomasz Tułacz ma coś do przekazania swojemu zawodnikowi, a puszcza z kolejnym stałym fragmentem gry. Rzut wolny w okolicach koła środkowego boiska. Tomalski przy piłce i oprócz za plecami Tomalskiego właściwie tylko Oliwier Zych. Cała reszta graczy Puszczy przed linią piłki. A pokazuje teraz sędzia Raczkowski Tomalskiemu, że trochę za blisko bramki Rawasa sobie piłkę przysunął. Myślę, że nie robi mu różnicy te 2-3 kroki. No i każdy krok zbliża do bramki jednak, więc tutaj przy takich wykopach niestety przy tym stylu gry no, jest na wagę złota. Blisko Tomalskiego oczywiście Walski. Tomalski jednak krótkie rozegranie do Hajdy. Hajda w drugie tempo. Piłka przerzucona na prawą stronę. Znalazł się tam Tomalski. Świetnie wymyślili to Niepołomiczanie. Tomalski nie ma miejsca do dośrodkowania. Teraz dopiero Kracion. Piłka bardzo wysoko zawieszona. Głową uderzył z wysokiej pozycji Jakuba. Protestuje Tomalski chyba przede wszystkim. Tak, tak, rzutu karnego, że było tam zagranie ręką. Na razie gramy. Na razie nie zastanawiamy się nad tą akcją sprzed chwili. Wybija Waldżyro. I może teraz chwilkę tej akcji poświęci sędzia Raczkowski. Skoro mamy przerwę w grze. Nie ma takiego gestu skierowania palców, dłoni do słuchawki, więc chyba nie ma mowy o rzucie karnym. No i dobrze, bo w tym zamieszaniu mogło się coś przykrego urodzić dla Widzewa, właśnie ten rzut karny. Atak od autu, znów gra Bartosz. I znów wrzuca daleko w pole karne Widzewa. Kraczyn przedłużył to dogranie Mołdawianin. Jeszcze Mroziński! Ustrzelił Juana Ibizę. Teraz już było naprawdę blisko ręki Hiszpana! Ależ sobie zabrali piłkę Niepołomiczanie. Co tu się dzieje? Ależ chaos w polu karnym Widzewa. Nie zabrakło komunikacji w drużynie gospodarzy, ewidentnie, bo tam na niezłej pozycji był jeden z graczy w niebieskich strojach. Chyba Zapolnik mu zgarnął piłkę tuż sprzed nosa. W polu karnym leży któryś z Widzewiaków. Gra przerwana. I czekamy, czekamy. Domagają się kibice Puszczy, Niepołomice, weryfikacji VAR. Sędzia Raczkowski na razie nad jednym z Widzewiaków. No właśnie, kto tam leży, to też jest ważne, bo to są te detale. No akurat Mateusz Żyro, proszę, znów poszkodowany. Chyba faktycznie sprawdzi to na warze sędzia Raczkowski, bo on tak sobie tupta. Patrzy, gdzie jest ten ekran. No ewidentnie idzie sędzia Raczkowski do monitora. 59. minuta. Ten monitor dla Raczkowskiego już odsłonięty. Trudna sytuacja Widzewa. Nie będzie nam wyglądał Raczkowski jak jakiś wczesno 20-wieczny fotograf. Będzie sobie spokojnie oglądał tę akcję sprzed chwili. Czy Juan Ibiza grał tam ręką, czy nie? Za chwilę poznamy decyzję arbitra. No, dyskusyjna to była sytuacja. Myślę, że też dlatego ta weryfikacja chwilę potrwa, już nawet dobiegła końca. Raczkowski już wie. My jeszcze nie.
Ależ dostojnie. Rzut karny na Puszczy Niepołomice, ręką jednak zagrywał Widzewiak. No i teraz po niemal godzinie gry Puszcza przed ogromną szansą wyjścia na prowadzenie w tym spotkaniu. Ogromną szansą na wyjście ze strefy spadkowej, na wyprzedzenie tej drużyny, która daje im dom, udziela im gościny tutaj w Krakowie. Ale czyli również Korony Kielców. No, o tam korona. Szansa dla Puszczy, nie ma co się śmiać. Rzut karny dla podopiecznych Tomasza Tułacza. Bardzo ważny moment. Także dla Widzewa, także dla Henricha Rawasa, bo rzut karny. No, liczyłem, że dokończysz ten truizm. To jeszcze nie gol. Tak jest. No jeszcze się dotrzemy, Kuba. Nie, też skupiłem się na Pawle Raczkowski, który właśnie teraz tłumaczył coś Henrichowi Rawasowi. Może powiedział mu, wyjdź tylko krok przed linię bramkową, to cię skasuje, albo coś innego. Tak wyglądało to. Teraz poucza również zawodników obu drużyn, że absolutnie do momentu dotknięcia przez napastnika Puszczy piłki nie będą mogli wejść w pole karne. Czekamy na gwizdek. Trzymamy też kciuki za Henricha Rawasa. No nie udało się. Wychodzi Puszcza na prowadzenie równo po godzinie gry. 60 minut i 0 sekund było na zegarze, gdy piłka minęła linię bramkową Widzewa. Kraciun strzelcem gola na 1-0. Puszcza Niepołomice przez pół godziny będzie na pewno broniła tego niezwykle korzystnego rezultatu. Po golu Mołdawianina. Puszcza 1, Widzew 0. Jest robota do zrobienia, panowie. I właśnie w tym momencie Puszcza wygramoliła się ze strefy spadkowej. Mamy do czynienia, no myślę, tak jak rozmawialiśmy, z przedsezonową sensacją. Widzewiacy muszą wziąć się do pracy, bo moim zdaniem ten stracony gol jest karą za asekurację w dzisiejszym spotkaniu, mówiąc delikatnie. No to prowadząc sobie grę, ja do ciebie, ty do mnie, trzeba było czekać, aż w końcu Puszcza w tym chaosie, w tych przebitkach, dośrodkowaniach doprowadzi do sytuacji pod naszą bramką, doprowadzi do wywalczenia sobie takiego stałego fragmentu gry, który będzie decydował. Oby nie decydował o zwycięstwie w tym spotkaniu. Ibiza. Da Silva. Zablokowany Portugalczyk. Out dla Widzewa. To nie jest pierwszy raz, kiedy Portugalczyk jest zamykany w tym fragmencie boiska. Teraz patrzę na ławkę rezerwowych Widzewa. Zastanawiam się, jakiego impulsu będzie szukał trener Daniel Myśliwiec, czy jak będzie chciał wstrząsnąć zespołem, jakich rotacji dokonać. Teraz Żyro na prawą stronę. Zieliński. Długa piłka, tutaj zastawiał się Nunes. No ale też wiesz, ta bramka, mam nadzieję, że też ożywi nam nie tylko to spotkanie, ale przede wszystkim jedenastkę Widzewa, bo ta jedenastka taka skostniała, taka niechętna do ataków. Teraz Bartosz. No i znowu, tutaj zawodnik Puszczy mógł sobie przyjąć piłkę w polu karnym mimo asysty dwóch Widzewiaków. Po długim dośrodkowaniu, takiej świecy, przerzucie w pole karne i nikt mu nie przeszkadzał. No i teraz znowu stoperzy wymieniają piłkę na połowie Widzewa i spróbujemy długiego przerzutu. No niecelnie. Nie trącił tej piłki głową Jordi Sanchez. Ten mecz nie jest dobry w wykonaniu Widzewa, jeśli chodzi o te akcje ofensywne. No wreszcie coś się rusza też na ławce rezerwowych. Rondić, Tkacz i Ernest Terpiłowski przygotowani do wejścia. Potrójna zmiana. Nie patyczkuje się trener Daniel Myśliwiec. Tymczasem przy piłce Fabio Nunes prawą nogą. Ładnie się odnalazł w tej sytuacji. W asyście trzech rywali tak zdołał oddać strzał. Szkoda, że ostatecznie zablokowany. Dobrze dojrzał go też Marek Hanousek, który ze środka pola miał chwilę, żeby przeskanować sobie przestrzeń przed sobą. Nunes uciekał i mimo asysty jednego, dwóch przeciwników zdołał wypracować sobie pozycję do strzału. Znowu zabrakło trochę centymetrów, ale wreszcie mieliśmy jakiś ruch, jakieś emocje. Mobilizację w tych widzewskich szeregach. No, mam nadzieję, że tu łodzianie przed jeszcze zmianą spróbują zaakcentować swoją obecność na boisku i ci, którzy za chwilę je opuszczą, dadzą jakiś tutaj impuls drużynie. No tak, byleby ten impuls przyszedł przy wyniku na razie takim, jaki jest, byleby Puszcza nie strzelił, chociaż odzyskuje piłkę Widzew. Na wolne pole do Jordiego Sancheza. Sanchez przy nim, Jakuba Sanchez wygonił się pod linię końcową. Co zrobił Hiszpan? Znaczy, no chyba źle ocenił długość boiska niestety. No gdyby było 15 metrów dłuższe, to spokojnie by tę futbolówkę opanował, ale niestety nie jest dłuższej, z groźnej sytuacji nic nie wyszło. Teraz te zmiany. Schodzi Pawłowski w jego miejsce i Madrondić. Gramy na dwóch napastników nominalnych. Na Murawie melduje się także Tkacz w miejsce Antoniego Klimka. To jest ta zmiana numer 2, młodzieżowiec za młodzieżowca. No jest też
Ernest Terpiłowski, on zmienia Fabio Nunesza. Przemeblowana solidnie linia ofensywna Widzewa. Dołącza do Jordiego Sancheza Rondić, wymienione oba skrzydła. Terpiłowski już na boisku, od autu za chwilę puszcza na wysokości własnego pola karnego. No ja wierzę, że te zmiany dadzą pozytywny impuls Widzewowi. Muszą dać Widzewowi pozytywny impuls, bo do końca tego meczu już tylko 25 minut. Okej, no czasu niby całkiem sporo, wiadomo, no 25 minut można strzelić pewnie za 30 goli, ale na razie się na to nie zanosi, bo Widzew nie oddał jeszcze celnego strzału, poza tym jednym, bardzo lekkim. No w tej części gry na pewno nie oddał. No w tej połowie faktycznie, bez strzału czerwono-biało-czerwoni. Rawas. Da Silva. Ibiza. Znów do Rawasa, znów Ibizę postraszył zapolnik. Ale ten już wraca i odbudowuje defensywę. Tutaj napastnik jest pierwszym obrońcą i te formacje obronne są już ustawione. Ciężko tutaj jakieś pozytywy, no teraz znowu Ibiza. I znów za mocno, znów niedokładnie, znów nie zdąży rondzić, bo pierwszy do piłki dopada Kraciun. Bardzo karna jest, mam wrażenie, drużyna z Niepołomic. Nie przesuwają się nawet o milimetr w tej swojej formacji. 104-2-3-1, to widać jak narysowane na stronie gazety, czy na SofaScore, czy na FlashScore. No wszystko to dokładnie wygląda tak, jak powinno. 4-2-3-1, każdy na swojej pozycji, każdy i przesuwający się w tempie, w którym widzę wyciągnięcie podania. Widzę, otrzymują piłkę, już doskakuje do nich jeden z przeciwników. No to tempo, ta praca wykonywana przez rywali jest naprawdę imponująca, no i Widzewiacy nie potrafią sobie z tym poradzić. Znów długie podanie, tym razem Żyro, znów na głowę Kraciuna, Jakuba i Zych, daleko, daleko, na połowę Widzewa, nie ma tam jeszcze nikogo, chociaż pędzi Tomalski do Żyry. Żyro dobrze, nie popełnił błędu, nie pomylił się, oddał koledze piłkę. Zieliński, Terpiłowski, teraz znów Ibiza, teraz troszkę też nisko ustawiona puszcza. Była przez chwilę przestrzeń, ale już odbudowana ta formacja Niepołomiczan. Hanusek chciał między dwie linie posłać piłkę, to nie jest łatwa sztuka. Zapolnik. O jest. Ależ klasnęła mocno klatka piersiowa Marka Hanuska, który teraz przekracza przepisy, fauluje. Stępnia, rzut wolny. Na puszcz. Ależ ekspresyjna reakcja sympatycznego Czecha, który wyraził wobec sędziego swoje niezadowolenie z powodu tej decyzji. No tak, no, decyzja sędziego, wiadomo, że jest dyskusyjna. Kilka tych decyzji było dyskusyjnych. No, my nie mamy dostępu też do powtórki, jeśli chodzi o tę sytuację z rzutem karnym dla puszczy, ale rzecz w tym, że nie wygląda na to, żeby Raczkowski jakoś nam wypaczał to spotkanie. Widzew powinien grać po prostu tutaj trochę lepiej, albo dużo lepiej. Znów walczył Jordi Sanchez z Kraciunem, ale znów reprezentant Mołdawii lepszy. Wysoko teraz podbita piłka będzie od dla Widzewa. Zaczyna tkać. Do Da Silva. Da Silva przepuścił piłkę, naciska go, od razu się maszka, ale z ciałem zablokował futbolówkę Luis Da Silva. Jak popełnia błąd, no to chociaż go naprawia. Żyro, Zieliński. Zieliński podprowadza futbolówkę już w miejsce, z którego można dośrodkować. Rondić za lekko bośniak. Nie, to nie było dobre. Wybijają znów Niepołomiczanie. Tym razem Roziński w aut. Podszedł do rozegrania tego autu. Nawet Henryk Rawas, no, chce dać opcję swoim kolegom. Chce, żeby ta gra toczyła się trochę szybciej, ale no, to wszystko jest bardzo, bardzo ślamazarne dzisiaj. 68 minuta, za chwilę 69. Puszcza 1, Widzew 0. Trzeba się jeszcze w tym meczu napracować, żeby przywieźć punkty do Łodzi. Żyro. Rawas. No na razie nie będę mówił o trzech punktach. Na razie niech Widzew wróci do tego spotkania. Niech to prowadzi do remisu. Potem możemy się zastanawiać nad czymś więcej. Kraciu. Znów dobrze. Znów blisko rywala. Tym razem Tkacza. Świetnie Widzewiacy. Odzyskują piłkę czerwono-biało-czerwoni. Alvarez przekombinował troszkę. I zacznie od bramki Zych. Wybiegał po prawej stronie i ma trądzić. To był lepszy sposób rozegrania tej akcji teraz. Myślałem, że zmiana, ale jednak tylko jakieś uwagi ze strony trenera Tomasza
Tułacza. Mi się nie wydaje, żeby Tomasz Tułacz chciał coś zmieniać, skoro ta drużyna skoro działa do 8 lat, to co tu zmieniać? No, tak. Ciekawe, czy za 8 lat zobaczymy 70-letniego Kamila Zapolnika, który ten jednoosobowy pressing zakłada. 60. Już w zasadzie 70. minuta. Czas mija nieubłaganie, a my dalej nie potrafimy stworzyć zagrożenia pod bramką Puszczy. Wysoko Żyro, ale też nie grał do żadnego z kolegów. Znów piłkę wybijał Kraczy. Walski oddał tu Puszcza, uspokaja teraz swoich zawodników Tomasz Tułacz. Takie gesty jak z teledysków hip-hopowych z początku tego stulecia. Szeroko rozłożone ręce, nisko osadzone kolana, tak jest. Ale to działa, to uspokaja jego zawodników. To daje jego zawodnikom jak na razie bardzo korzystny wynik w starciu z Widzewem. Dośrodkowanie Tomalskiego. Absolutnie nieudane, ale to trochę ciężko, bo też szukać jakiegoś zawodnika Puszczy w polu karnym. Takie dośrodkowanie rozpaczy. Odprowadził wzrokiem futbolówkę Rawas. Teraz znowu on przy piłce, bo teraz znowu my budujemy akcję. Będziemy tu próbowali stworzyć jakieś zagrożenie, ale tak brakuje mi optymizmu, takich przesłanek, że tutaj coś może się zmienić. Brakuje jakiegoś zrywu, zmiany sposobu gry. No to jest ta próba górą przerzucenia piłkarzy Puszczy. To jest absolutnie nieskuteczne. Teraz Niepołomiczanie przyjęli piłkę na połowie Widzewa. No oni grają bardzo mądrze, oddają niebezpieczeństwo od własnej bramki. Zauważ, że Widzew od straty gola tak naprawdę nie zagroził. No poza strzałem Nunesza, no ale on był zablokowany. Generalnie tak, jak patrzę na Zdychano, to w tym meczu raczej głównie marznie, jest trochę bezrobotny. No jedyne co, to prawa noga mu się rozgrzewa za każdym razem, kiedy bije daleko z 5 metra na połowę Widzewa piłki w poszukiwaniu głowy Zapolnika, Hajdy, czy walczącego w powietrzu Siemaszki. Bez ładu i składu Widzew w tych ostatnich 10 minutach. Od straty bramki. Od autu za chwilę też podopiecznie Daniela Myśliwca. Alvarez. Niedokładnie, niecelnie. Tomalski. Zapolnik, Tomalski. Od razu chciał uruchomić Tomalski Siemaszkę. No pomysł był dobry, wykonanie nieco gorsze, ale od razu też odzyskali piłkę gospodarze. Jakuba. Chciałem powiedzieć, że się już nawet Ukrainiec bawi się w takie cuda, że chciał podciąć piłkę nad Jordim Sanchezem, podając do Mrozińskiego. No tutaj błąd, no to nie jest dobry sygnał, ale mamy aut, przesuwamy się, ale znowu no mam wrażenie, że tutaj mamy takie poczucie, że nie chcemy dalej nadziać się na kontrę, chcemy dalej być w grze jak najdłużej, ale znowu no doprowadzimy do sytuacji, że po prostu ten mecz zakończy się jednobramkowym zwycięstwem gospodarzy. Piłka wzdłuż linii, walczy, ciało w ciało rondić. Aut dla Widzewa. Brawo dla Bośniaka, bo to nie była łatwa sytuacja. Musimy aż podnieść się z miejsc. No tak, bo tu niewiele widać akurat z tej perspektywy. Piłka w okolicach narożnika boiska. Od autu Fran Alvarez. Alvarez szuka miejsca do strzału, jak się okazuje. Z narożnika pola karnego mierzył Hiszpan. A nad bramki zacznie Zych. Zych wściekły na swoich kolegów z drużyny, bo jego zdaniem mogli zrobić więcej, by ten strzał zablokować. No rzeczywiście, taka asekurancka postawa defensorów Puszczy, no ale z drugiej strony ten strzał też nie stanowi jakiegoś zagrożenia. To była trudna pozycja, musiałby szukać szansy w takim wycelowaniu w dłuższy słupek, no ale ten strzał chyba technicznie był po prostu nieudany. No i znów kwadrat 15-15, wypełniony zawodnikami obu drużyn, trafia w niego Zych. Głową przedłuża to dogranie Zapolnik. Znów piłka w powietrzu, głową Kracz. Teraz dopiero do ziemi zgrał sobie Tomalski. A nie sięgnie futbolówki Siemaszko. Gra Widzew, Terpiłowski. Faulowany przez Mrozińskiego. No to może być kartka i to jest kartka dla Piotra Mrozińskiego. Na niczym innym nie zależało temu zawodnikowi w tym momencie. Przerwanie akcji, wybić nas z rytmu. Szkoda, bo było trochę miejsca na prawej stronie. Mroziński to przeczytał i niestety mamy tylko rzut wolny na środku boiska. Żyro. To on zaczyna ze stojącej piłki, ale znów blisko niego Zapolnik. No nie ma nawet opcji do krótkiego podania. Nikt się nie rusza, nikt nie wychodzi do gry. Daleko gra Żyro.
do Rondicia. Rondic dobrze głową do Tkacza. Tkacz już w pole karne. Głównie byli tam obrońcy Puszcz. Oddał tu Widzew. Alvarez. To on przy linii bocznej, ale też bardzo, bardzo blisko. Widzewiaków są cały czas niepołomiczanie. Nie ma gdzie zagrać, nie ma komu rzucić. Teraz dopiero znalazł się i ma Rondic. Rondic, no to jest chyba nawet drybling. Rondic do Terpiłowskiego. Terpiłowski do Sancheza. Sanchez do tyłu. Znów przyspieszyła trochę ta gra. Zieliński wstrzelił piłkę w pole karne. Alvarez. Da Silva oddał jeszcze do Hanuska. Hanusek wyblokowany. Wybijał mnie połomiczanie. W pierwszym tempie uderzać Czech. Nie zdecydował się na to. Potem próbował poprawić drugie tempo. Tym razem zablokowany. Alvarez. No trochę się cofnęła Puszcza. Trochę będą ale musieli pograć w obronie. To jest ten fragment meczu, Antek, gdzie oni już po prostu będą bronić tego wyniku. No też jest to ich przywilej, bo oni ten wynik mają. Zapracowali sobie na niego, nawet jeśli pomógł trochę ten rzut karny. Teraz uciekła piłka Bartoszowi poza boisko. On wrzucił z autu znów Widzew. Znów, o proszę, nie Fran Alvarez. Szybciej chciał zagrać Tkacz. Da Silva do nikogo. Kolejny raz niecelnie Da Silva. No i jeszcze faul Alvareza, więc nie zacznie od bramki Zycha. Od rzutu wolnego przez samej linii końcowej będzie grała Puszcza. Coraz zimniej się chyba robi w Krakowie. I nie dlatego, że wynik jest dla Widzewa niekorzystny, ale też dlatego, że po prostu dosłownie robi się coraz zimniej. Pada, mrozi. No nie fajnie jest. Nie jest to żaden świetny wieczór dla Widzewa na stadionie przy Kałuży. Daleko Zych znów trafił w ten kwadracik, tylko że tym razem w głowę Ernesta Terpiłowskiego. Jordi Sanchez, szansa dla Widzewa. Sanchez do nikogo. Bartosz. Jeszcze zebrał tę piłkę sobie na prawej stronie. Bartosz. Obił chyba nogę Tkacza, tak jest, od autu Puszcz. Zmiana w drużynie gospodarzy. Tak jest, przygotowany do wejścia Mateusz Cholewiak, numer 11. On zmienia grającego z dziesiątką Huberta Tomalskiego. Brawa dostaje Tomalski z trybun, bo chyba sobie zasłużył. On dzisiaj był wszędzie, on naprawdę w wielu miejscach, trudno mi nawet powiedzieć, na jakiej on grał pozycji. Tak teoretycznie hasał po skrzydle, ale naprawdę było go wszędzie pełno. Wykonał pracę i pomógł drużynie uzyskać ten korzystny rezultat. Teraz faulowany Tkacz. Też głośno ryknął. A nie, może akustyka tego stadionu jest taka, że wszystko tak bardzo dobrze słychać. Żółta kartka. A zasłużona jak najbardziej. Za zapolnika. Tak jest. Żyro. Zieliński. Kwadrans do końca. I chciałem powiedzieć, że widzę w natarciu, widzę walczący o wyrównanie, ale widzę po prostu przy piłce. Z tym natarciem bym nie przesadzał. Grać. Hajda podbił piłkę głową. Luis da Silva. Walski szybko wyprowadzają kontrę niepołomiczanie z szansą Cholewiak. No teraz zaczął dryblować już w kierunku własnej bramki i skutecznie przeholował tę futbolówkę. Puszcza na lewej stronie Siemaszko. Od autu zaczną jego koledzy. No myślę, że wędruje do tej piłki Bartosz. Tak jest. No to wrzut z autu gdzieś na wysokości 16 metra. No doskonała dla niego okazja do tego, by popisać się na tym wytrenowanym, pewnie jeszcze w podstawówce na WF-ie, rzutem piłką lekarską. Niezwykłym rzutem z autu, który prezentuje praktycznie co kolejkę. Gdyby być, gdyby chciał zmienić profesję, myślę, że przynajmniej na poziomie mistrzostw Polski miałby okazję, żeby zabłysnąć. Tym razem bez oszczepu, a z piłką wrzucił w pole karne Widzewa. Znowu niebezpiecznie. Udało się wybić tę piłkę jeszcze za szesnastkę. Też niedokładnie Kraczy, on zacznie Rawas. No niesamowite jest tak, że przy tych stałych fragmentach gry mieszają się między sobą niepołomiczanie. No, stoperów się niekiedy nie spodziewamy w niektórych miejscach na boisku, ale w Puszczy to nie ma znaczenia. Stały fragment gry to jest zupełnie inny moment meczu i tutaj strasznie, strasznie miesza Tomasz Tułacz tym ustawieniem swoich zawodników. Luis da Silva. Celnie, dobrze, dokładnie do Jordiego Sancheza. Sanchez traci piłkę. Bartosz. Zapolnik, dobrze głową do Cholewiaka. Cholewiak, dwójką ruszają niepołomiczanie. Cholewiak wypuścił piłkę daleko, ale brawo. Nie zdołał jej trącić między nogami Żyry, bo Żyro zatrzymał piłkę pośrodkami. Dobra interwencja defensora Widzewa. Dokładnie tak.
Teraz znowu Da Silva takim przerzutem na aferę trochę próbował oddalić, no tak w zasadzie oddalić zagrożenie od własnej bramki, ale no znowu to jest scenariusz, który bardzo odpowiada gospodarzom. Teraz Żyro na lewą stronę, Rondić wygrywa główkę, ale zgrywa tę piłkę do nikogo. Znowu wyeksponowana piłka poza pole karne puszczy i znowu walka o górną piłkę, no teraz Hanousek. No jedno wielkie zamieszanie na boisku. Jeden wielki chaos, z tego chaosu nic się nie rodzi. No, murawa wygląda coraz gorzej. Przypomina już takie popularne klepisko. A ile się talentów na takich klepiskach Kuba wychowało? No tutaj na razie tego talentu no nie pokazują widzewiacy, nie pokazują go też za bardzo niepołomiczanie, chyba że chodzi tutaj o talent do tej gry w ich stylu. To jest trochę inna dyscyplina i w tej dyscyplinie Puszcza jest zdecydowanie mistrzem Polski, najlepsza na świecie może nawet. I 80. minuta spotkania. I Widzew na razie nie ma pomysłu na gospodarza tego spotkania. Alvarez, Terpiłowski, Zieliński, Hanousek. Jest trochę miejsca, można się rozejrzeć, poszukać podania. Tak, może uderzyć. Zaspał stępień, Terpiłowski, Alvarez. No znów próba takiego szybkiego rozegrania, ale to tak szybkie rozegranie zaskoczyło aż Hanouska. Wydaje mi się, że musimy zdecydować się na prostsze środki. W sensie nie chodzi mi o te przerzuty, o te przenoszenie piłki. To bardzo skraca tempo prowadzenia gry, ale no, musimy uderzać przede wszystkim. Nie ma strzału. No teraz do wejścia szykuje się Andrzej Cyganik. No to może strzał z dystansu. Umie uderzyć. Oby. Nie da się wygrać meczu nie uderzając na bramkę. Tkacz skoczył do głowy, faulował zdaniem sędziego i zdaniem sędziego zasłużył na żółtą kartkę. No mam spore wątpliwości, ale fakt jest taki, że Tkacz ukarany indywidualnie przez Pawła Raczkowskiego. Paweł Zieliński opuści boisko. Tak, to w jego miejsce reprezentant Łotwy melduje nam się na placu gry na te ostatnie 10 minut. 10 minut szans dla Widzewa na to, by ten wynik zmienić. A proszę, wygonił kogoś Cyganik na prawą stronę obrony. Już tłumaczy Da Silvie, gdzie ma grać. Trochę wyżej, to co tu chodzi? Co jest grana? Może Żyro zostanie przesunięty na prawą obronę? Albo my zagramy trójką po prostu. Nie, Ernest Terpiłowski chyba gdzieś tam będzie się przesunął. Jednak nie, no taka dyskusja trwa między Widzewiakami, z naszej perspektywy przynajmniej. Zmiana będzie też po stronie Puszczy, ale to chyba za chwileczkę. Tak, szykuje się do wejścia kapitan drużyny z Niepołomic, Jakub Serafin. Ale to faktycznie za chwilę, bo grają jego koledzy. Zapolnik odstawił sobie Luisa Da Silva, uderzył. Ale był na posterunku przy tym strzale z ostrego kąta Ravas. Od razu chce uruchomić Jordiego Sancheza. Trochę jednak gra niecelnie. To długie podanie. Jeszcze w walce o piłkę i ma Rondić. Oj, widział Terpiłowskiego, ale zagrał mu się za plecy. Szkoda tej pracy wykonanej przez Rondicia przy walce 1 na 1, ale może za chwilę. Hanousek, dośrodkowanie, Rondić, ach, zablokowany niecelnie. Ta piłka trafiona przez niego być może też, ale znowu Hanousek. Wyrosta mu spod ziemi chyba Tomalski. To Zapolnik, Tomalski. Dla Pols. Tak, uciekł już nam z murawy, tak, teraz wejdzie Serafin. Dokładnie tak, Antoni, ale niestety Marek Hanousek przegrał pozycję i musiał ratować się faulem. Serafin za Hajdę. Na te ostatnie fragmenty dzisiejszego spotkania. No, tutaj nie będzie chociaż problemu z przekazaniem opaski kapitańskiej, bo to Hajda miał ją na ramieniu w tym meczu i po prostu oddają koledze wchodzącemu na murawę. No wiadomo, no te rzepy są takie zmyślne tutaj, fikuśne. Trochę to trwało, teraz dopiero Serafin na placu gry daje sygnał Raczkowski, że można grać. Drepcza, tak jak Kuba przy tej piłce, to on wykonuje ten stały fragment gry, ten rzut wolny, wybija bardzo daleko. No tak właśnie wygląda on, takiego zawodnika, co walnie zdecydowanie za mocno. No i jest takim typem gracza Roman Jakuba, no nie ma co tutaj ukrywać, nie ma co się oszukiwać. Ale dzisiaj jest bardzo skuteczny. Jego drużyna nie straciła gola. On jako defensor w zespół z Karaciunem dają sobie radę. Karaciun dorzucił nawet do tego bramkę z rzutu karnego. A Widzew nadal bez pomysłu. Traci piłkę Hanousek. Wysoko doskoczyli zawodnicy Puszcze. Jakuba naciskany przez Jordiego Sancheza. Zapolnik. Z tego naciskania nic nie wyszło.
Oddał to za chwilę, widzę. No nawet nie za chwilę, spieszy się. Czerwono-biało-czerwonym. Nic dziwnego, bo czasu coraz mniej. 84. minuta. Wysoko puszcza, mocny pressing gospodarzy. No i przynosi skutek, bo Da Silva eksponuje piłkę wprost do jednego z rywali. Moim zdaniem nie był też w sytuacji, bo teraz faul Widzewa, nie był w tej sytuacji w stanie Konrad Stępień wyczarować nic więcej, więc po prostu sam nadział się na nogi Andriesa Ciganiksa. Sprytnie gra puszcza, rozsądnie gra puszcza, opóźnia puszcza grę. No ma do tego prawo, może, bo to puszcza w tym meczu prowadzi. A teraz żółta kartka dla Kraciuna, powiedział chyba kilka słów za dużo Mołdawianin sędziemu Raczkowskiemu. No nieładnie, nie pochwalamy takich zachowań. Piłkę wziął sobie pod pachę Jakub Serafin, on będzie grał z rzutu wolnego, ale już przegania kapitana Niepołomicza sędzia Raczkowski, bo Serafin wziął piłkę po to, żeby przesunąć się z nią jeszcze 4-5 metrów bliżej bramki Rawasa. No, oczywiście koledzy Serafina blisko linii 16 metra. Serafin na lewą stronę, tam ma magówkę wygrać Jakuba. Jeszcze zapolnik i aut dla gospodarzy. Będzie chyba jeszcze jedna zmiana w drużynie Widzewa. Jest Dominik Kun, przygotowany do wejścia. Kręci głową Antoni Figlewicz. Chyba nie jest pozytywnie nastawiony do tej końcówki. Nie wygląda to dobrze. Nie ma tutaj żadnego promyczka. Światełka w tunelu też nie ma. Wrzuca daleko z autu puszcza. Głową jeszcze podbija piłkę Żyro. Znów zamieszanie. Udaje się wyjść z własnego pola karnego. Może teraz Terpiłowski. Trójką ruszają Widzewiacy. Terpiłowski. Gonią go rywale. Terpiłowski na wolne pole. Dał! Ale nie miał szansy do tej piłki dojść Fran Alvarez. No, 7-milowe buty to za mało. Gdyby założył je Fran Alvarez, i tak by do tej piłki nie dopadł. No, bez szans był Hiszpan. Znowu pracę wykonanej w budowę pozycji do podania. No bo zakończone absolutnie źle. I Oliwier Zych może teraz sobie spokojnie wznawiać grę. Mocny wykop. Środek boiska. Ten Hanousek. Siemaszko. Na lewej stronie. Serafin. Odzyskuje piłkę Widzew. No po raz kolejny, ale co z tego, że piłkę odzyskuje, jak potem zaraz te akcje są bardzo nieudane. Rondić, faulowany. Już zaczął z rzutu wolnego. Da Silva. Wysoko, znów górą Kraciun. Hanusek, Ciganiks chyba gra lewego pomocnika w tej trójce. Tak mi się wydaje, tam to jest to taka pozycja, którą zajmowali czy Alvarez, czy Pawłowski. Hanusek, Alvarez. Usypia węża Widzew. 87. minuta, nie ma na to czasu. To nie jest pora na to, żeby grać od lewej do prawej, taki lelum pulelum. Alvarez w polu karnym, naciskany przez Serafina, utrzymuje się przy piłce Hiszpan, pada, ale nie był faulowany, wbija Mroziński w aut. Teraz ta zmiana, chodzi z murawy Fran Alvarez, w jego miejsce Dominik Kun. Szybciutko, wbiegł Dominik na tych swoich drobnych nóżkach na murawę. No on chce dać Widzewowi szansę, chciałby dać Widzewowi bramkę. I wiemy, że może, że jest zdolny ważnego gola strzelić. Ale ten gol będzie naprawdę ważny. Tu stracone punkty będą bardzo, bardzo w tym sezonie boleć. Da Silva. Głową Jakuba. Dobrze Ukrainiec. Dominik Kun. Pierwszy kontakt z piłką i piłkę Kun traci. Na rzecz Siemaszki. Jeszcze raz Kun. Podejście drugie. Teraz dobrze utrzymał się. Odzyskał. Oddał. Do Hanuska. Hanusek do Żyry. Chyba trzeba wymagać więcej aktywności, szczególnie od tych zawodników, którzy weszli na boisko. Nie pokazuje się do krótkiej gry Ciganiks, nie wychodzi po piłkę ten zawodnik. Pytanie, jakie było założenie, bo być może wszyscy oczekują długich piłek. Tutaj Rondzić wygrywa główkę, ale wszystkie te drugie piłki wygrywa Kraciun z Jakubą. To też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Oj, teraz przekombinował Luis da Silva. Fantazja poniosła Portugalczyka na szczęście na połowie boiska i piłka i tak za chwilę dla Widzewa, bo Bartosz ratował tylko, żeby futbolówka nie wyszła w aut. 89. minuta. No coraz bardziej nerwowo robi się nam tutaj na trybunie prasowej w tym łódzkim obozie, bo nie wygląda w ogóle gra Widzewiaków. Szkoda.
Ciganik, teraz dobrze! Broni jeszcze bramkarz, jeszcze powtórka! No to była piłka meczowa. Ależ miał szansę Terpiłowski, odbił Zych, bo to uderzenie Terpiłowskiego z woleja szło prosto w niego, a ta dobitka Terpiłowskiego już nad poprzeczką. Znaczy no to dobitka była prostsza moim zdaniem, już ta pozycja była bardziej przygotowana. Ech. To była najlepsza sytuacja Widzewa w tym meczu. Rozpoczyna nam się 90. minuta tej rywalizacji. Widzew 0, Puszcza 1, Puszcza 1, Widzew 0. Zych już pouczony przez sędziego Naczkowskiego, że musi szybko wznowić grę, ale on swoje wie. Zaraz Bika dowiemy się, ile dłużej pogramy. O ile dłużej pogramy, bo różne mogą być decyzje. Nie, no, mieliśmy zmiany, mam nadzieję, że sędzia Raczkowski za 3 minuty to minimum doliczy. To i tak jest mało czasu. Zych. Tym razem się pomylił. W kwadracik nie trafił. Oda, o tu zacznie Widzew. Pół minuty do końca regulaminowego czasu gry. Teraz widzewiacy będą atakować od tyłu. Ibiza dzisiaj naprawdę bardzo często angażowany w budowanie tych akcji, co nie świadczy zbyt dobrze o naszej ofensywie. Bardzo często musieliśmy zaczynać od tyłu. Żyro. Kamil Zapolnik, jeden z bohaterów tego spotkania. Dużo pracy wykonywanych w środku pola. Ale teraz ładnie widzę. Trochę przyspieszyli czerwono-biało-czerwoni. Jest jeszcze szansa. Hanusek, Ciganik. Z 5 minut dłużej będziemy grali w tym meczu. To dużo czasu. Tkacz, Kraciu. No to dużo czasu, jeśli chce się ten czas wykorzystać na oddawanie strzałów. A jeśli strzał jedyny celny oddał Terpiłowski w 90 minucie, to no to chyba trochę za mało. Ciganik. Dośrodkowanie w brzuch Dawida Tkacza. Ależ świetny przewrót w przód, wzorowy wręcz. No tak, tak jak najlepszy z rzutu piłką lekarską był Bartosz, tak chyba przewrót w przód ze stójką na sam koniec najlepiej robił właśnie Dawid Tkacz. Podwójna zmiana w drużynie z Niepołomic, za chwilę na murawie Cichoń, Kacper Cichoń, tak jest. I ten straszny Łukasz Sołowiej, ten co tak strzela hurtowo. 5 goli w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy Łukasza Sołowieja. Całkiem sporo. Murawę opuszcza Walski. Z murawy też niespiesznie schodzi Artur Siemoszko. Przemebluje się nam trochę defensywa drużyny z Niepołomic na te ostatnie minuty dzisiejszego meczu. Sołowiej już tam kolegów poustawiał tak jak miał ich poustawiać. Zgodnie z wytycznymi Tomasza Tułacza, bo tu nic poza jurysdykcją trenera Tułacza się nie dzieje. Terpiłowski, Kun, Żyro, już na aferę, już na połowę rywala. No jest tam tylko Jordi Sanchez. Teraz dopiero dobiegają koledzy. Sanchez zdał opanować piłkę, utrzymał się przy niej, oddał do Rondicia. Dobrze, do środka. Rondić do prawej strony. Jakie są decyzje sędziego? Co gramy? Czy to był jakiś faul? Jest no jakaś żółta kartka no w ręce? Innej... Będzie chyba rzut wolny dla Widzewa. No absolutnie, no nie może być innej decyzji. No faulowany i ma do Rondić. I to dosyć brutalnie wycięty wręcz. Będzie okazja do wrzutki z niezłej odległości. 10, no 20 metrów do bramki. Prawa strona boiska. No to może jest ten moment. No cała drużyna Widzewa w polu karnym praktycznie. W wysokości koła środkowego Henryk Rawas. Teraz zbiega do Daniela Myśliwca. Pewnie otrzyma przyzwolenie na wbiegnięcie na ostatnie stałe fragmenty w pole karne. Leży jeszcze jeden z zawodników Puszczy na boisku, zwija się z bólu, ale to chyba nie odroczy. Może o kilka sekund ewentualnie, żółtą kartkę, tak. Roman Jakuba ukarany tym kartonikiem, doigrał się. No długo pracował, aż jestem zdziwiony, że dopiero w tym momencie otrzymał żółty kartonik. No ale teraz, rzut wolny dla Widzewa, może to jest ten moment. 90. minuta spotkania, 93. w zasadzie. No przyda się trochę szczęścia Widzewowi. Jest dośrodkowanie w pole karne. Nie, to nie była dobra piłka. Jeszcze uderzenie z dystansu Ciganiksa. Zablokowane. Rusza Kacper Cichoń. Cichoń na lewej stronie. Cichoń. Beznadziejnie wykonany stały fragment gry. Wysoko teraz posyła piłkę Cichoń. Chyba nawet wyżej niż dalej, ale dobrze przerzucił na prawą stronę. Jest szansa dla Mateusza Cholewiaka. Cholewiak. Cholewiak już na 16 metrze. Cholewiak z dystansu zablokowany.
Ja nie wiem, czy ja tu oglądam mecz Championship, czy Ekstraklasy. Naprawdę przegrywamy z drużyną, która gra naprawdę wręcz obrzydliwie słabe środki. Ale może teraz Kun sam posyła piłkę na lewą stronę. Tam był Jordi Sanchez, ale znowu ubiegnięty. I znów cicho, daleko. No wiesz, Kuba, z jednej strony wygląda to brzydko, to prawda, jak taka liga niedzielna właśnie gdzieś na Wyspach. Z drugiej strony, no jest skuteczne i Widzew, ja nawet powiem, że Widzew trochę bardziej zawodzi w tym spotkaniu, także jeśli chodzi o te efekty, nie, no, oczywiście, że efekty tak. Wizualne, jeśli chodzi o taką radość z oglądania tego meczu, bo no, wygląda to beznadziejnie, szczególnie już w tym momencie. Taka degrengolada w szeregach Widzewa, Luis da Silva jeszcze w pole karne, Kraciun, Wout. Rozpaczliwa obrona Puszczy. Ma już gwizdek w ustach sędzia Raczkowski. Gramy jednak dalej. Ciganix, to może być ostatnia szansa. Ciganix, beznadziejna wrzutka. Luis da Silva. Jeszcze zbiera Portugalczyk. Kolejne dośrodkowanie. Nabiegają tam koledzy, wybija głową Jakuba. I będzie jeszcze szansa na jedną wrzutkę. Co najmniej Żyro. Dośrodkowanie. I znów głową wybijają niepołomiczanie. Cholewiak. Zapolnik zastawia się, walczy z Juanem i Widzą. Jeszcze Żyro. O, dobrze, Jordi Sanchez. Sanchez w polu karnym. Rzut rożny dla Widzewa, no teraz to już na pewno powędruje w pole karne Henryk Rawas. Nie zabrał się do końca z piłką Jordi Sanchez, zdołał tylko jeszcze ją dziubnąć, nabić rywala. Piłka poza boiskiem, piłka na aucie bramkowym i piłka za chwilę w polu karnym Puszczy. Potrzebny jest ten doping i odezwał się doping z sektora gości. Musimy ratować ten wynik. Ostatnia szansa dla czerwono-biało-czerwonych. No, to, że Widzew traci punkty, to jedna, ale aż 3 punkty zyskuje Puszcza. Jest dośrodkowanie w pole karne. Zych. Pewnie broni bramkarz Aston Villa, ale tak na co dzień jednak grający w Niepołomicach, a właściwie w Krakowie. Euforia na ławce gospodarzy, euforia na sektorach zajmowanych przez kibiców Puszczy. W pełni zasłużona Puszcza. Już chyba możemy to z pełną świadomością powiedzieć. Wygrywa z Widzewem Łódź sędzia Paweł Raczkowski. Czekaj, jeszcze nie kończy. Zych wybija. Jeszcze trochę gramy. Jeszcze dla Widzewa pokazuje Raczkowski, że spokojnie. Pokazuje sztabowi szkoleniowemu Puszczy, że on wie, co robi, że kontroluje wydarzenia na boisku. Da Silva. No liczę, że jeszcze pozwoli na jedno dośrodkowanie. O, już nie pozwoli. Rawas, da Silva, koniec. Puszcza wygrywa w tym spotkaniu. Ogromna radość na ławce rezerwowych. Puszczy ogromna radość na boisku tych 11, no 10 zawodników w niebieskich strojach i tego 11 w stroju żółtym. Cieszy się Puszcza. Puszcza wygrywa w tym spotkaniu. Puszcza wyrwała sobie te 3 punkty w starciu z Widzewem. Widzewem dzisiaj bezpłciowym, nijakim, kiepskim, szaroburym. Trudny moment przed Widzewem na zakończenie 2023 roku. Zostało ostatnie spotkanie z Pogonią Szczecin, Pogonią podrażnioną. Z taką grą no nie możemy wyjść w sercu Łodzi już najbliższą sobotę, bo skończy się to dramatycznie. Dzisiaj Widzew, tak jak powiedziałeś, był tylko, może nie tłem, ale asekuracją dla Puszczy, która grała swoją grę. Nie oglądaliśmy chyba Samotło dzisiaj, bo albo wolałbym oglądać Samotło niż to spotkanie, bo to, że Puszcza czasem tak gra, to każdy sobie zdaje sprawę, ale Widzew nawet nie grał tak jak Puszcza. Widzew tak no nijak właśnie grał. Nie przedłużajmy, Kuba, chyba. Nie ma druga porażka cuda z rzędu w lidze stała się faktem. Smutny moment, bo wydaje mi się, że każdy z kibiców oczekiwał, że trochę inaczej zakończy się ten rok. No teraz trzeba wznieść się na wyżyny i w sercu Łodzi pożegnać się z kibicami wygraną. Na to liczymy, na to szansa już w najbliższą sobotę. Gra Widzew 16 grudnia z Pogonią Szczecin. Rywal trudny, ale może nie tak trudny jak dzisiaj Puszcza Niepołomice. Za wspólnie spędzony czas, za tę relację radiową dziękuję Wam serdecznie. Jakub Dyktyński i Antoni Figlewicz. Widzew przegrywa z Puszczą 0-1.